Dobrze, już nie będziemy czekać. Rozpoczniemy sesję na podstawie paragrafu 11 ustęp 3 Statutu Gminy i Miasta Jastrowie. Otwieram 35. sesję Rady Miejskiej w Jastrowiu 8 kadencji. Na podstawie paragrafu 11 ustęp 1 Statutu w celu stwierdzenia prawomocności obrad zarządzam logowanie. Oczywiście będę po kolei z Państwa wyczytywał, sprawdzał obecność, a tu pani sekretarz obrad będzie Państwa logować. I po kolei Brzowski Krzysztof obecny, Cyruk Łukasz. Łukasz Cyruk. Aha. Poczekamy chwilkę na się. Jeszcze raz Łukasz Cyruk. Obecny? Ja dopiero dotarłem, bo miałem. Okej. Łukasz Cyruk obecny. Tak, jestem. Kacperuk Agnieszka. Obecna. Król Monika. Obecna. Kruszyński Michał. Nieobecny. Jestem. A jest. Jestem. Kruszyński Michał obecny. Kurzyna Piotr. Jestem. Kwilińska Agnieszka. Obecna. Jolanta Łatka. Jestem. Magda Elżbieta. Jestem. Mistrzak Dariusz. Olka. Darek Miszczak, nie ma wyłączony, obecny, dobra. Pawłowska Zofia. Obecna. Pawłowski Michał. Jestem. Ruta Zygiel Monika. Obecna. Siwak Janusz. Jestem. I Wyszyński Cezary. Jestem. Dziękuję. Stwierdzam, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum. Witam radnych Rady Miejskiej, pana burmistrza, panią zastępcę, panią skarbnik, panią sekretarz. Na protokolanta obrad powołuję panią Natalię Ślusarczyk. Porządek obrad został państwu doręczony. Czy ktoś chce wnieść jakieś zmiany do porządku? Nie widzę. Przejdźmy do zatwierdzenia. A pani Moniko, tak słucham. Chciałabym wykreślić z porządku obrad, zawnioskować o wykreślenie z porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Jastrowie. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że dostaliśmy materiały, w sumie nawet nie kompletne materiały we wtorek przed komisją. Wiem, że było pokazywane nam i były spotkania, na których również uczestniczyłam, ale uważam, że jakby dokumenty, które wpłynęły do nas później, należy je jeszcze nad nimi podyskutować na komisji wspólnej. Proponuję przełożyć to o kolejny miesiąc. To nie stanowi nam jakiejś większej różnicy, nic się z tym nie dzieje, to nie jest jakiś długi okres oczekiwania, a myślę, że warto jeszcze jakby zapoznać się, ja już nie mówię, żeby zmieniać, zapoznać się konkretnie, jakbyśmy mieli jeszcze jakieś pytania, także proponuję o wykreślenie tego z porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz prosił o głos, bardzo proszę. Dzień dobry, witam wszystkich. Szanowni Państwo, ja odnośnie tego wniosku apeluję do Państwa, żeby jednak głosować przeciwko temu wnioskowi pani Moniki Król, ponieważ zależy nam naprawdę na tym, żeby uchwalić studium w jak najbliższym czasie. Czeka na to
wielu przedsiębiorców, czekają rolnicy, którzy mają podpisane umowy z firmami fotowoltaicznymi, a trzeba pamiętać, że w tym studium objęliśmy duży obszar naszej gminy możliwością właśnie założenia farmy fotowoltaicznej. Wszystkie prace zostały dopięte. 4 lata, powtarzam jeszcze raz, 4 lata pracowaliśmy nad studium. W takim tempie, jeżeli będziemy to przekładać, może okazać się, że za chwilę w ogóle nie podejmiemy tej uchwały, bo zaczną spływać kolejne wnioski, kolejne jakieś dziwne rzeczy, które w ostatnim czasie do Państwa docierały i które uważam, że są niepoważne. Szanowni Państwo, jesteście radnymi, którzy muszą też podejmować decyzje, być może dla niektórych osób niepopularne, ale te decyzje trzeba podjąć w interesie gminy. Dlatego też wnioskuję, żebyście Państwo odrzucili ten wniosek pani Moniki Król. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze prosi o głos pani Monika Rupa-Zuby. Bardzo proszę. Dziękuję. Chciałabym zapytać o pewną rzecz, ponieważ tutaj pan burmistrz mówi, że 4 lata pracowaliśmy nad studium. Tak. A proszę mi powiedzieć, ile razy rozmawialiśmy o szczegółowym opracowaniu tego studium, ile poruszyliśmy problemów tutaj mieszkańców i czy debatowaliśmy nad tym, czy faktycznie otrzymaliśmy wszystkie informacje, które wpływały w odwołaniach, bo okazuje się, że wygląda na to, że nie. Wiem też, że jeden z mieszkańców w tym przypadku prosił o to, aby mieć możliwość uczestniczenia właśnie wcześniej też na komisji, teraz na sesji. Czy to jest tak, że Dlaczego nie ma takiej możliwości? Może w ten sposób zapytam, bo powiem tak, każdy mieszkaniec ma prawo wyrażenia swojej opinii i to, że nie wpłynęły kompletne pisma, może rzutować na tym, że no, nasze decyzje, nasze tutaj głosowania za bądź przeciw mogą być nie do końca słuszne. W momencie, gdy zapoznalibyśmy się faktycznie ze szczegółowym tutaj w tym przypadku opisem sytuacji, problemu, okej, decydujemy za bądź przeciw, jaką podejmiemy decyzję, ale no dobrze by było, tak jak mówię, dobrze tutaj pan burmistrz powiedział, tak, pracowaliśmy 4 lata, tylko jeszcze raz podkreślę fakt, że no, ile było spotkań stricte w tym temacie. Także jestem za tym, aby tutaj poprzeć wniosek pani Król. Dziękuję. Jeszcze pan wcześniej zgłaszał się radny Piotr Kurzyna. Jeszcze. To proszę. Jeśli mogę jeszcze dopowiedzieć do tego, co powiedziała Monika, faktycznie zgodzę się z tym, że nie mieliśmy konkretnej debaty jako radni, żebyśmy mogli zapoznać się z tematem tejże uchwały, tego całego studium. Proszę zauważyć, że to nie jest uchwała, która jest prostym dokumentem. Naprawdę to wymaga troszkę większej analizy i wiedzy, którą muszą nabyć radni, którzy będą za tym głosować. Mi również ciężko będzie głosować nad tą uchwałą, kiedy nie jestem w 100%, może inaczej, nie posiadam w 100% wiedzy, aby móc fachowo się na ten temat wypowiedzieć. Ja chciałbym zwrócić Państwa uwagę, że my tak naprawdę uchwalamy prawo miejscowe. Nie jesteśmy prawnikami, ale musimy tej wiedzy troszkę nabyć, musimy troszkę się przygotować i jak najwięcej argumentów poznać za i przeciw. Tej debaty, tak jak powiedziała pani Monika, nie było. Nie było spotkań dotyczących tego dokumentu, a poza tym, skoro faktycznie ustalamy 4 lata trwają prace, no to proszę też nie obwiniać tutaj radnych, że tutaj za wolno to idzie. My jako radni nie spotkaliśmy się ani razu w sprawie tego dokumentu, więc nie wiem, czy zasadne jest dzisiaj podejmować jakąkolwiek decyzję i brać za nią pełną odpowiedzialność, bo chciałbym zauważyć, że Państwo jako radni będą brali pełną odpowiedzialność za dokument, który dzisiaj uchwalimy. Jeżeli 4 lata czas trwał na opracowanie tego dokumentu, to jeżeli poczekamy 2 tygodnie, miesiąc,
to nie zmieni aż tak bardzo wiele, a nabędziemy wiedzę, że będziemy mogli ze spokojem zagłosować. Prawdopodobnie większość z nas zagłosuje na tak, ale żeby mieć czyste sumienie, no to warto chwilkę poczekać i tak jak wskazała pani Monika Król, przenieść to głosowanie może faktycznie za miesiąc, może za 2 tygodnie, 3 tygodnie, wszystko zależy od tego, jakby na przykład przewodniczący zorganizował tą pracę, żeby spotkać się na komisjach, żeby każdy mógł zapoznać się ze stanem, jaki był poprzednio studium, do jakiego poziomu było zrobione, jakie zmiany wprowadzono, co się zmieniło. Dzisiaj jako radny, dostając dokumenty, sam musiałem sobie wyszukiwać, co się zmieniło, co nie uległo zmianie, porównywałem sobie jedną mapkę z drugą, patrzyłem sobie na opisy. To naprawdę jest dosyć kłopotliwe, dlatego że wiele rzeczy mogłem nie zauważyć. A jeżeli byśmy w grupie dyskutowali o tym, to jest większa szansa, że razem faktycznie dojdziemy do jakichś rozwiązań. Jeden drugiemu może podpowiedzieć, żeby zwrócić uwagę na konkretne rzeczy. Każdy z nas ma również swoje okręgi wyborcze, z których pochodzi. Każdy z nas wystarczy, że przeszedłby się i spojrzał mniej więcej, jakie zmiany nastąpiły na tym terenie i to na pewno by ułatwiło dużo bardziej pracę. Chciałbym, żeby jednak poprzeć ten wniosek pani Moniki Król, aby poczekać chwilkę, nie zbawi nas naprawdę 3-4 tygodnie, skoro to 4 lata uchwalamy, nic aż tak bardzo się nie pali, więc po prostu pójdźmy do tego zdroworozsądkowo. Dziękuję. Dziękuję. Jeszcze pan burmistrz, proszę o głos. Niestety, szanowni państwo, nie mogę się zgodzić z moimi przedmówcami, wręcz przeciwnie powiem, albo państwo udajecie tutaj i celowo wprowadzacie pozostałych radnych w błąd, albo też nie macie pojęcia, o czym mówicie. Dwukrotnie była publiczna dyskusja nad studium. Dwukrotnie. Były ogłoszenia na BIP-ie, były ogłoszenia w prasie, były ogłoszenia na naszej stronie internetowej. Kilka osób uczestniczyło. Pani radna Monika Król również, z tego co pamiętam, w jednej takiej dyskusji uczestniczyła. Dwukrotnie omawialiśmy również, była publiczna dyskusja, gdzie można było wyrazić wszystkie opinie i swoje wnioski i ludzie wyrażali. To, że państwo nie uczestniczyliście, być może wynikało z tego, że nie mieliście takiej możliwości, albo was po prostu to nie interesowało niektórych, tak? Niektórych. Na BIP-ie właściwie od, można powiedzieć, 1,5 roku wyłożone jest studium, które w niewielkim stopniu było tylko zmieniane i cały czas sygnalizowaliśmy, że jest możliwość zadawania pytań, że jest możliwość konsultacji, bo takie też były konsultacje przeprowadzone. To, że niektórzy radni dzisiaj mówią o tym, że nie mieli pojęcia, że nie było dyskusji, jest nieprawdą, panie Kurzyna. Jest nieprawdą, to jest nieprawda to, co pan mówi. To jest jedna rzecz. Szanowni państwo, miesiąc temu omawialiśmy na komisji wnioski pana, który skarżył się do rady, że jego wnioski zostały przez burmistrza odrzucone. Pan Piotr Kozłowski, urzędnik zajmujący się i pilotujący od początku tą sprawę, przedstawiał państwu szczegółowo, jakiego terenu dotyczyły wnioski, dlaczego Gminna Komisja Urbanistyczna zawnioskowała tak, a nie inaczej, żeby również taką wydać ocenę tych wniosków. Nie było wtedy żadnych pytań. Wszystko było jasne. Co się zmieniło przez ten miesiąc? A to, że do państwa zaczęły wpływać różnego rodzaju maile od jednej osoby, maile w dużej części oszczercze i nieprawdziwe, którą mówię państwu o tym, że zajmie się kancelaria prawna, bo takie rzeczy, ja się nie godzę na takie mówienie nieprawdy. I szanowni państwo, nagle zmienili niektórzy z państwa przyjrzeli na oczy, tak rozumiem. Ja myślę, że tu chodzi tak naprawdę nie o to, że państwo chcecie rzeczywiście poznać dogłębnie, bo dokładnie znacie tą sprawę, dokładnie o tym była mowa, właśnie również o tych problemach, o których pani Monika Ruta przed chwilą powiedziała, tak? Dokładnie państwo wiecie, o co chodzi i dokładnie znacie stanowisko, jakie przedstawił burmistrz po zaciągnięciu opinii Gminnej Komisji Urbanistycznej w swoich rozstrzygnięciach. O tych rozstrzygnięciach jeszcze będzie można mówić. Ja zgłosiłem panu przewodniczącemu do udziału w dzisiejszej dyskusji, w momencie jak będzie ten punkt omawiany,
Obecność przewodniczącego gminnej komisji urbanistycznej, architekta, pana Radebegera, który będzie do państwa dyspozycji, będzie mógł powiedzieć, dlaczego takie rozstrzygnięcie, a nie inne. Jak słusznie pan Kurzyna tym razem zauważył, nie jesteście państwo fachowcami w tej dziedzinie. Tak, nie jesteście. I dlatego też nie ma szans, żebyście dogłębnie poznali wszystkie zasady. Ale trzeba było uczestniczyć w spotkaniach, tak jak proceduralnie przygotowywaliśmy, bo do procedury niestety nikt nam się tutaj, albo stety, nie może powiedzieć, że została złamana ta procedura. Wszystkie spotkania były ogłaszane, wszystkie spotkania w odpowiednich terminach były zgłoszone i można było uczestniczyć. Dzisiaj pan Marcin Radeberger jest do dyspozycji państwa, gdybyście państwo zadali pytania. Dlatego jeszcze raz, panie przewodniczący, wnioskuję o to, żeby ten wniosek odrzucić i dzisiaj procedować również tą uchwałę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja nie zamierzam dalej dyskutować, bo to po prostu nie ma sensu. Tak, tak. Myślę, że tutaj już tyle argumentów padło z jednej i z drugiej strony, że myślę, przejdziemy do... Panie przewodniczący. Tak, słucham. Radny Michał Kruszyński w tej sprawie. Proszę o głos. Pan nie ma kamery włączonej. To ma jakieś znaczenie? No nie, 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 ale... Dobrze. Bo... Mogę? Ale króciutko, bo chcę już zamknąć dyskusję nad tym punktem i przejść do głosowania. Najdłużej pan burmistrz mówił. Drodzy no to... radni, panie burmistrzu, proszę nie mówić, co radni wiedzą, czego nie wiedzą. Uskutecznia pan takie tutaj procedury. Nie o wszystkich rzeczach wiemy. Pewne rzeczy wypłynęły w ostatnich dniach. Być może za późno. Być może za późno, jak otrzymaliśmy również dokumentację. Mowa o tym, że coś jest na BIP-ie. No my nie śledzimy tego codziennie. Nie musimy tego śledzić. My jako radni powinniśmy otrzymać dokumentację na bieżąco i w terminie. Również jestem za tym, aby jednak to przesunąć o ten miesiąc, czy tam trzy tygodnie. Zapoznać się z pewnymi tematami, które wypłynęły w ostatnich dniach, o których nie wiedzieliśmy wcześniej. I tak jak pan Kurzyna mówił, tak jak i pani Król mówiła, chyba ten miesiąc już tam nie zrobi jakiejś tam większej różnicy. Dlatego też ja również chciałbym zagłosować, mając pełną tutaj wiedzę w tym temacie. No, pewne tematy wypłynęły. Wiemy doskonale, o kim rozmawiamy. Pan wie, ja wiem. No ale pewne tematy wypłynęły, które należałoby wyjaśnić. No. Dlatego też myślę, że uparcie nie powinniśmy dążyć do tego, skoro on nie zrobi jakiejś większej różnicy, żeby jednak nad pewnym tematem pewnego obywatela się pochylić. Zobaczyć, kto ma rację. Dziękuję bardzo. Jestem za wnioskiem pani Król. Dziękuję. Jeszcze pani Monika, ale tak, pani Monika Ruta-Zygiel. Króciutko, tak, dziękuję. Wcześniej podczas ostatniej wypowiedzi zadałam pytanie panu burmistrzowi, czy pan, który prosił o link do dzisiejszej, dzisiejszej sesji Rady Miasta, go otrzymał. Jeżeli nie, dlaczego, z czego to wynika? Dziękuję. Myślę, panie przewodniczący, że to nie jest pytanie do mnie, tylko do przewodniczącego. To przewodniczący organizuje i prowadzi i myślę, że okay, to pan przewodniczący wyjaśni, tak? To nie jest do burmistrza na pewno. Pytanie do mnie się nikt nie zwracał z takim wnioskiem. W takim razie, przepraszam, kieruję pytanie do przewodniczącego, proszę. Uczestnictwo w sesji ma każdy radny, tak? Tylko uczestnictwo w sesji takiej zwykłej polega na tym, że, znaczy nie każdy radny, każdy publiczny, jako publiczność może uczestniczyć każdy. Uczestnictwo to znaczy, to wcale nie oznacza, że ktoś może brać udział w dyskusji i zabierać głos w każdej jednej sprawie. Dlatego jeżeli jest sesja, już rozmawiałem z panem mecenasem, jeżeli sesja jest właśnie w trybie zdalnym, uczestniczą w nim tylko radni i burmistrz, pani sekretarz i tak dalej. Ludzie, znaczy mieszkańcy czy tam publiczność nie może uczestniczyć w ten sposób, ma prawo oglądać sesję na, bo jest relacjowana na bieżąco na YouTube. I tego
tego nie można zmienić, bo gdybyśmy chcieli tutaj dopuszczać każdego jednego na każdy temat, to w tym trybie nie jest to możliwe, proszę Państwa. Zresztą nawet na normalnej sesji, w trybie takim stacjonarnym, też głosu może przewodniczący udzielić, a powiedzmy nie musi. Ta sesja akurat nie przewiduje tutaj dyskusji nad tym punktem, jeżeli chodzi o studium. Nie przewiduje dyskusji jak gdyby z osób spoza Rady. Tak? Macie Państwo do dyspozycji pana przewodniczącego komisji, Gminnej Komisji Urbanistycznej. A no cóż, więcej wyjaśnień tutaj Państwu nie udzielę. No. Tak to wygląda w tej chwili. No. Tak jeszcze Pani Moniko. Tak, dziękuję. Tak, tylko że z tego co wiem, to prośba o udział w komisji bądź na sesji nie jest zgłaszana po raz pierwszy przez tą osobę. Jest to, no, na to wygląda lekceważone. Natomiast uważam, że osoba ma zainteresowana, bo tutaj Pan mówi, że nie możemy pozwolić każdemu, ale osobie zainteresowanej tematem, poważnym tematem, myślę, że wypadałoby tutaj w tym przypadku dojść do głosu, żeby mógł przedstawić swoją wizję, tak? Dziękuję. Te wszystkie konsultacje i możliwość uczestniczenia w opracowaniu całego tego studium, każdy z mieszkańców miał dwukrotnie możliwość i nie tylko. Także myślę, że te wszystkie jak gdyby zostały wyczerpane możliwości i na dzień dzisiejszy przechodzimy już nad kompletnym dokumentem do głosowania. Ja już nie widzę tutaj możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian. To, co mówił radny Piotr Kurzyna, że nie jesteśmy ekspertami, prawnikami, dlatego przy podejmowaniu wszystkich uchwał zawsze wspieramy się fachowcami. Po to była powołana i pracowała tak długo Gminna Komisja Urbanistyczna, żeby przedstawić nam ten dokument jak gdyby już w postaci takiej końcowej do przegłosowania. I to, co mówił pan burmistrz, myślę, że to głosowanie, znaczy debatowanie o tym, czy mieliśmy czas, czy nie, to już jest jak gdyby musztarda po obiedzie. Mamy kompletny dokument. Państwo się chcecie w tej chwili pochylić nad dokumentem, który ma końcowo 200 stron, a Państwo chcecie się jeszcze zagłębiać w tematy, jak gdyby, do których komisja sięgała, opracowując te 200 stron. No to ja życzę Państwu pół roku pracy, no to inaczej to nie będzie wyglądało. I myślę, że ten miesiąc nie wystarczy żadnemu z nas, żeby posiąść taką wiedzę, jak miała komisja, Gminna Komisja Urbanistyczna, żeby ten cały dokument opracować. Myślę, że ja zarządzę w tej chwili przerwę. Musi być przygotowana do głosowania poprawka zaproponowana przez panią Monikę Król do porządku dzisiejszych obrad. Przegłosujemy najpierw tą poprawkę, a później będziemy głosować nad całym porządkiem obrad. Chwilkę przerwy, zostanie przygotowana. Ja chciałabym się jeszcze może, panie przewodniczący. No ale to króciutko. No. Ja bardzo króciutko chciałabym się właśnie odnieść, bo faktycznie otrzymałam taki link, jako do wiceprzewodniczącej poinformowałam pana, że przewodniczącym rady jest pan Krzysztof Brzoski i pan wiedział, który, a on kierował te pisma, wiadomo, kto organizuje sesję. Dlatego jestem zdziwiona, że właśnie akurat tutaj jest taki problem, który porusza pani Monika, bo pan ten nie zwrócił się do przewodniczącego rady, tak jakby nie wiedział, kto jest przewodniczącym rady. Pan dzisiaj do mnie dzwonił króciutko, że przesłał mi maila, który dzisiaj do tej chwili do mnie nie dotarł. Także nie mogę się odnieść w ogóle do treści. Krótko mi powiedział, dobrze, ja robię przerwę i
Ja myślę, że to już na tym etapie koniec. No co będziemy dyskutować i tutaj mieć kadę, proszę Państwa. No, każdy już ma jakąś wiedzę i robimy, wprowadzamy głosowanie nad zmianą zaproponowaną.
Zanim przejdziemy do głosowania nad porządkiem, musimy przegłosować wniosek, który złożyła radna Monika Król o wykreśleniu z porządku punktu 7 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie miasta Jastrowie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem tej zmiany, czyli odrzuceniem punktu 7. I teraz będę czytał po kolei. Przechodzimy do głosowania. Bzowski. Przeciw. Cyruk Łukasz. Wstrzymuje się. Wstrzymuje, tak. Kacperuk Agnieszka. Przeciw. Król Monika. Za. Kruszyński Michał. Za. Za. Kurzyna Piotr. Za. Chwilińska Agnieszka. Przeciw. Łatka Jolanta. Przeciw. Magda Elżbieta. Przeciw. Miszczak Dariusz. Przeciw. Pawłowska Zofia. Przeciw. Pawłowski Michał. Przeciw jestem. Przeciw. Ruta Zygiel Monika. Za. Siwak Janusz. Przeciw. I Wyszyński Cezary. Cezary Wyszyński, mikrofon wyłączony. Przeciw. Dziękuję. Stwierdzam, że wniosek został odrzucony 10 głosami przeciw, 4 za, przy 1 głosie wstrzymującym. Przechodzimy teraz do głosowania w całości porządku dzisiejszej sesji. I teraz głosujemy nad całością porządku. Zowski Krzysztof. Za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Za. Proszę głośniej, bo czasami tak, albo bliżej mikrofonu. Jestem za. Okay. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Wstrzymuje się. Kruszyński Michał. Przeciw. Przeciw. Kurzyna Piotr. Pan Piotr ma wyłączony mikrofon. Wstrzymuje się. Chwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Przeciw. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że porządek został przyjęty 11 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i przy 2 głosach wstrzymujących. Przechodzimy do punktu 2 porządku. Informacja burmistrza o pracy między sesjami oraz informacja o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Jastrowie z ostatniej sesji. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Nie. Szanowni państwo, przypomnę, że ostatnia sesja odbyła się 30 marca i od tego czasu podpisałem 13 zarządzeń. Wykaz tych zarządzeń macie państwo wysłane. Były to, tak mówiąc szczerze, bardzo typowe zarządzenia dotyczące zarówno wykazu nieruchomości do sprzedaży, do dzierżawy,
lub takie robocze zarządzenia dotyczące czy realizacji budżetu i wieloletniej prognozy, czy też takich tutaj związanych z funkcjonowaniem gminy. Może z takich ważniejszych to powiem tylko, że przeprowadziliśmy w międzyczasie dwa nabory na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy. Oba skutecznie. W jednym przypadku jest to pani, która została zatrudniona na razie na czas określony oczywiście w referacie finansowym i ma wzmocnić tutaj dział podatkowy związany również z kontrolami podatkowymi. No i drugi to będzie nowa osoba, która będzie zajmować się Radą Miejską. To tyle, jeżeli chodzi o, a więc tutaj pracę z Państwem i obsługą Rady Miejskiej. Więc to tyle, a jeżeli chodzi o realizację uchwał, no to też dostaliście Państwo informacje, te uchwały podjęte na poprzedniej sesji są w większości, wszystkie są w trakcie realizacji. Dziękuję. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Bardzo proszę, jakieś pytania do pana burmistrza? Nie widzę. Punkt trzeci porządku to informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie udziału między sesjami. Widzicie państwo, co się dzieje, nigdzie nie wyjechać. Także nic tu nie mam poza dyżurami, nic państwu nie mam do przekazania. Punkt czwarty porządku, podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miasta Jasłowie na lata 2021-2031. Projekt został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Ja myślę, że jeszcze jeżeli jakieś zmiany czy pytania, to pani skarbnik. Nie ma zmian, nie ma pytań. Tak, bardzo proszę, radny Piotr Kurzyna. Tak, tak. Czy to jest ta zmiana, również ta zmiana autopoprawka, którą dostaliśmy? Aha, to dobrze. To teraz mamy WPF. No. W porządku? Dobrze, wycofuję pytanie. Dobrze, jeżeli nie ma pytań, uwag, to przejdźmy do głosowania uchwały w sprawie WPF-u. I po kolei. Zowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Pan Michał Kruszyński ma wyłączony mikrofon. Za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. I pan Siwak Janusz. Janusz Siwak ma wyłączony mikrofon. Jestem za. I Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 312/2021. Przechodzimy do punktu 5 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy miasta Jastrowie na rok 2021. Mamy panią skarbnik przed nami. Jeżeli jakieś tam zmiany, bardzo proszę o informację. Dobry, witam Państwa. Chcielibyśmy wprowadzić autopoprawkę do uchwały o zmianę budżetu w związku z informacją, że nie jesteśmy w stanie w ciągu najbliższych 2 lat pozyskać środków na wykonanie zadania, na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jastrowiu. Stwierdziliśmy, że nie będzie potrzebne wykonanie w bieżącym okresie projektu tego zadania z uwagi na to, że za 2 lata czy więcej, kiedy w końcu te środki zostaną nam przekazane, czy w ogóle będziemy mogli się starać o te środki,
projekt ten może ulec zmianie i w związku z tym chcielibyśmy zwiększyć, wprowadzić nowe zadanie pod tytułem zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy 1 Maja 11 w Jastrowiu. I zmiany te dotyczą kwoty 30 tysięcy zł i powodują zmianę załącznika numer 2 i 3 do uchwały. Łączna kwota planowanych wydatków majątkowych nie ulega zmianie. Jest tak jak w wielkości pierwotnej. I to są wszystkie zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić do projektu. Dziękuję. Radny Piotr Kurzyna prosi o głos. Tak. Chciałbym dopytać się szczegółowo, proszę o tutaj właśnie autopoprawki. W sumie dwa pytania. Jedno pytanie to jest takie, czy w momencie, kiedy było zaplanowane zrobienie projektu pod ów inwestycję, czy nie warto byłoby skorzystać z możliwości zrobienia opcji zaprojektuj i wybuduj, skoro będą pieniądze przeznaczone właśnie na taką też opcję, to zdecydowanie by to ułatwiło. Nie musielibyśmy dzielić tego wszystkiego na różne etapy i to zdecydowanie przyspieszyłoby inwestycje. Z Pani odpowiedzi rozumiem, że przez najbliższe 2 lata żadna z gmin nie uzyska dofinansowania w tym temacie, w temacie właśnie tych inwestycji, jeżeli to dobrze rozumiem. A drugie pytanie to, skoro przerzucamy pieniądze na zagospodarowanie tych terenów na ulicy 1 Maja, to obecnie jaka kwota będzie docelowo wydatkowana na tę inwestycję, gdzie przenosimy środki? Dziękuję. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, po prostu rząd wstrzymał na razie realizację projektów w tej dziedzinie, tak? Są zaległe jakieś prace, które muszą wykonać i po prostu w bieżącym, najbliższym okresie nie będzie na ten cel przeznaczonych żadnych środków, przynajmniej 2-3 lata, dlatego uważamy, że wykonanie dokumentacji jest niepotrzebne, zbędne w tym okresie, z uwagi na to, że później mogą po prostu być jakieś inne pomysły, czy po prostu ta inwestycja będzie wyglądała troszeczkę w inny sposób. A odpowiadając na to drugie pytanie, inwestycja, zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ulicy 1 Maja 11 w Jastrowiu, jest to zadanie nowe i na nie przeznaczamy tylko 30 tysięcy złotych. Dziękuję. Jeszcze radny Łukasz Cyrut prosił. Chciałbym się zapytać, co będzie wchodziło w skład tych 30 tysięcy? Co będzie zrobione, co będzie wykonane? Będzie zrobiona zieleń, częściowo monitoring terenu wokół budynku i ogrodzenie budynku. Tak, żeby było po prostu takie schludne, bezpieczne dla dzieci, które uczęszczają tam do żłobka. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma pytań, przejdziemy do głosowania nad uchwałą w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2021. Kowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Pani Monika Ruta-Zygiel. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 313/2021. Punkt 6 porządku, podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sypniewie. Projekt został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby usłyszeć jakieś wyjaśnienia, uwagi? Pan Piotr Kurzyna, tak? Prosi o głos. Tak, ja chciałbym zadać takie pytanie, bo to dotyczy dofinansowania wsparcia parafii na zadbanie o obiekty sakralne. Tak mam zapytanie, czy jeżeli któryś z mieszkańców, który jest posiadaczem zabytkowego budynku, wystąpiłby do gminy o dotację, czy również ją otrzyma?
Dziękuję. No nie, czy ja mam odpowiedzieć, tak? Ja mam odpowiedzieć? No bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, mówimy o budynkach, które stanowią zabytek wpisany do rejestru prowadzony przez konserwatora zabytków. Nie mówimy o gminnym rejestrze, tylko o rejestrze prowadzonym przez konserwatora. Do tego rejestru jest wpisane na terenie naszej gminy kilka obiektów, można tak powiedzieć. Są wpisane kościoły, z wyjątkiem bodajże chyba jeszcze jednego kościołu w Samborsku. Nie wiem, pani Elu, czy już zostało to chyba dopięte? Jeszcze ksiądz. No właśnie, nie. Wiem, że jeszcze tam trwały jakieś procedury. Mhm. Chociaż nie ulega wątpliwości, że jest to zabytek. I w Nadarzycach ten kościół, ten filialny kościół nie jest zabytkiem. Oprócz kościołów, czyli jeszcze z tego, co pamiętam, jest kilka takich obiektów, między innymi kamienny dom, powiedzmy, czyli dawny ratusz, obecnie biblioteka, a w rękach prywatnych, z mojej informacji, które posiadam, znajduje się tylko jeden obiekt wpisany do rejestru prowadzony przez konserwatora, wojewódzkiego konserwatora zabytku. Jest to kamienica położona przy kamiennym domu, należąca do jednego z mieszkańców naszego miasta. Mówię o prawej stronie, jakby tutaj przy przejściu dla pieszych vis-a-vis czerwonego, tam gdzie jest apteka, o może tak. Więc to jest tylko jeden obiekt, jeden budynek znajdujący się w rękach osoby fizycznej czy osoby prywatnej. To tyle. Dziękuję za wyjaśnienie. Jeszcze jedno słowo, Piotr Kurzyna. Bo nie dostałem odpowiedzi. Czy jeżeli osoba prywatna zawnioskuje do gminy, to również dostanie dotację? Szanowni państwo, taka osoba ma prawo zgłosić się i wystąpić z wnioskiem. A czy dostanie dotację, to przede wszystkim zadecyduje Rada Miejska stosowną uchwałą. Tak jak w tym przypadku również. Ale możliwość jest. Ale możliwość jest. Mówimy o rejestrze prowadzonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Nie mówimy o rejestrze prowadzonym przez gminę. Tak? To są dwa różne rejestry. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania nad uchwałą w sprawie przyznania dotacji parafii rzymskokatolickiej w Sypniewie. Kurzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Ruszyński Michał. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Mistrzak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 15 głosami za i otrzymuje numer 314/2021. Punkt 7 to jest głosowanie nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie. Bardzo proszę, jakieś pytania? Pan Piotr Kozłowski, może jeszcze przed głosowaniem, może pan Piotr. Dzień dobry. Proszę państwa, ja o tym mówiłem już na poprzedniej komisji, kiedy przedstawiałem procedurę uchwalenia studium, czy procedowania nad uchwaleniem studium. Podjęcie tej uchwały będzie poprzedzało głosowanie nad rozstrzygnięciem uwag, które wpłynęły do tego studium, a które nie zostały uwzględnione. Z tego powodu, że one po prostu w tym studium się nie znajdują. Te, które są pozytywnie
podjęte, to znajdują się w treści bądź w załącznikach graficznych, one zostały tam wpisane i nad tym się nie głosuje, ale te negatywne, te, które burmistrz, o których burmistrz rozstrzyga negatywnie, państwo głosujecie w głosowaniu poprzedzającym przed podjęciem uchwały dotyczącej całości studium. One stanowiły załącznik numer 4. Cieszę się, proszę państwa, że w końcu dobiegamy do końca, że mimo dzisiaj tutaj trudności na początku sesji, tym z państwa, którzy zagłosowali za tym, żeby jednak procedować to i dzisiaj to uchwalać, dziękuję za to. To jest maraton, ja lubię biegać maratony, ale ten niech już się kończy, bo na to czekają po prostu mieszkańcy, na to czekają przedsiębiorcy. Przysłuchuje się naszej dyskusji również przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistycznej. Poprosiliśmy go o to, poprosiliśmy pana przewodniczącego, żeby brał udział, bo było zamieszanie związane z mailami, które państwo dostawaliście, atakami na burmistrza, na moją osobę w tych mailach również. No nie możemy się z tym zgodzić. Pan Marcin, nie wiem, czy on jest w tej chwili obecny, ponieważ jak rozmawialiśmy przed chwilą, jednocześnie też toczy się sesja Rady Miejskiej w Wałczu, a on jest również pracownikiem Urzędu Miejskiego w Wałczu. Czy będzie mógł udzielić odpowiedzi, jeżeli takie pytania jakieś do niego będą padały. Poprosiliśmy go o udział przy tym dzisiejszym posiedzeniu Rady po to, żebyście państwo dostali głos z zewnątrz. No osoby, która nie jest mieszkańcem, nie zna tutaj ludzi, nie może być w żaden sposób powiązana jakimiś sympatiami bądź antypatiami, a o to jesteśmy tutaj oskarżani razem z burmistrzem, w jednym ciągu wymieniani Wojtek z Kozłowskim, parę razy to się powtarza, no brzydka sprawa, niestety nie chciałbym na tym poziomie prowadzić tej dyskusji. Rozmawiajmy o dokumencie, o rozstrzygnięciach, które są w tym dokumencie, nie o personaliach, bo to nie o to chodzi. Już tłumaczyłem też państwu wcześniej, że studium, bo często tu się pojawiają jeszcze takie, no, mylicie to państwo, studium z miejscowym planem zagospodarowania, są dwa oddzielne dokumenty. Mówimy o kształtowaniu polityki przestrzennej w tej chwili. Ważny dokument, ale nie rozstrzygamy o konkretach już dla każdej konkretnej działki, czy tam będzie jedno okno więcej, czy dwa okna więcej, jak wjazd i tak dalej. O tym będą decydować plany. Studium niestety wiąże nas przy sporządzaniu tych planów i musi być z tym zgodne. Dlatego też jest tak ważnym dokumentem dla nas jako pracowników. Jest narzędziem, którego potrzebujemy, żeby w tej gminie pewne rzeczy mogły iść do przodu, a chcielibyśmy, żeby tak się działo. Rozmawialiśmy o procedurze na poprzedniej komisji. Dwie komisje temu rozmawialiśmy o tych odwołaniach, tych pismach. Też ubolewam nad tym, że państwo dostaliście jakby z jednej strony informacje, nie otrzymaliście od osoby zainteresowanej naszych odpowiedzi, czy odpowiedzi pana Marcina, który jako przewodniczący Gminnej Komisji Urbanistycznej no też wystosował takie pismo. Sam je osobiście przesyłałem do osoby zainteresowanej. Nie było nawet wspomnianego o tym. Różne rzeczy się w tych mailach pojawiają, proszę państwa. Na przykład jest taki temat dotyczący tam kontynuacji funkcji tej zabudowy za torami, tak w skrócie mówiąc. Jak państwo wchodzicie na salę sesyjną Urzędu Miasta, jest taka fototapeta olbrzymia na jednej ze ścian. Pani Monika pewnie zwróciła na to uwagę, bo zajmuje się jakby wystrojem wnętrz. To proszę następnym razem przechodząc koło tej fototapety podnieść trochę wyżej głowę, zobaczyć, jakie zagospodarowanie tych terenów było przed wojną, bo tam po prostu były pola, pustka. Po wojnie był las, tam nie możemy mówić o jakiejś zabudowie. Był jeden domek państwa X i domek drużnika, już nie będę tutaj podał nazwisk, bo nie wiem, czy nawet powinien. I domek drużnika wybudowany przy okazji budowy kolei, żeby ten, który opuszcza szlaban, mógł wejść. Pewne rzeczy, które tam się w tej chwili dzieją, są pokłosiem planu z 2007 roku i tyle. Nie zamierzamy rozbudowywać tamtych funkcji mieszkaniowych. Nie chcemy, żeby nam się tam miasto jakoś szczególnie rozrastało. Tereny w większości, które tam są, powinny być terenami naturalnymi,
zagospodarowanymi w kierunku leśnym. Tego byśmy chcieli, takie rozstrzygnięcia podejmowała też komisja. Dlatego się do tego odnoszę, bo wiem, że najwięcej emocji jakby wzbudzały te tutaj uwagi czy te wnioski, stąd pewnie i zamieszanie dzisiaj na początku przy podejmowaniu porządku tych uchwał. Jeżeli są jakieś pytania do mnie bądź do pana Marcina, jeżeli nas słyszy, nie wiem, czy nas słyszy. Tak, słyszy, jest obecny, jest z nami, także ja zaraz poproszę pewnie o głos. To ja służę swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, planowaniem przestrzennym, proszę państwa, wiadomo, nie musicie się na tym znać, dlatego zatrudniamy fachowców, płacimy im za to, za te studium zapłaciliśmy na przestrzeni tych 4-5 lat prawie 100 tysięcy złotych, jeśli nie więcej, żeby ten dokument powstał. I teraz przekładanie, odraczanie, wywracanie tego do góry nogami, no to jest niepoważne po prostu. Nie mówię, że z państwa strony, ale ze strony osób, które jakby chciałyby, żeby nie doszło do głosowania dzisiaj tego studium. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące treści, dostaliście to państwo w linku. Też nie mogę się zgodzić z tym, że to jest jakoś tutaj pod stołem uchwalane czy załatwiane gdzieś tam po cichu. Od marca zeszłego roku ten dokument jest publicznie pokazywany. No, od radnych ja wymagam jednak trochę więcej niż od zwykłego mieszkańca, który może nie wiedzieć. No wiecie, że nad tym pracujemy. Rozmawialiśmy miesiąc temu na komisji. Sam już mówiłem, że dopinamy ten dokument, za chwilę będziemy się nad nim pochylać. No trzeba usiąść czasem i przeczytać uchwały. 3 razy publiczne wyłożenie, 2 razy publiczna dyskusja, raz niestety się nie odbyła z powodu COVID-u w marcu zeszłego roku. No wszyscy wiemy, jak w marcu zeszłego roku funkcjonowaliśmy. Dobrze, dziękuję panie Piotrze. Jeszcze zanim, bo tu widzę się kilka radnych zgłasza, ale ja jeszcze może poproszę pana przewodniczącego komisji, gminnej komisji, może o kilka słów. To pewnie rozwieje jakieś następne pytania, może wróci. Skoro pan tutaj z nami tak czas przebywa, to bardzo proszę o jakieś tam wyjaśnienia w sprawie tego całych prac nad tym studium, tak? Dzień dobry państwu. Marcin Radeberg, kłaniam się. Proszę państwa, Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jest organem doradczym burmistrza i zajmuje się tym dokumentem w zasadzie. W tym akurat w przypadku studium mieliśmy okazję co najmniej trzy razy z nim się zajmować. Pierwszy raz, kiedy zajmowaliśmy się opiniowaniem tego projektu in genero, w całości, a potem 2 razy mieliśmy posiedzenia poświęcone opiniom dotyczącym sposobu rozpatrzenia uwag do tego dokumentu, ponieważ w trakcie wyłożenia, właściwie nawet po wyłożeniu projektu tego dokumentu do publicznego wglądu, można składać uwagi. I te uwagi burmistrz poprosił nas o opinię, podkreślam raz jeszcze, o opinię w tym zakresie. Pokłosiem naszych opinii jest rozstrzygnięcie burmistrza. Oczywiście burmistrz nie musiał brać pod uwagę naszych uwag, ale wziął. Ma do tego też oczywiście święte prawo i też po to korzysta z opinii fachowców w tym zakresie, fachowców od planowania przestrzennego i jeszcze dodam bezstronnych. Bezstronnych o tyle, że my nie jesteśmy projektantami tego dokumentu. Że tak powiem, my nie tworzymy tego opracowania, nie jesteśmy związani w jakiś sposób w tym momencie tu z organem sporządzającym ten dokument. I powiem szczerze, że ta najbardziej chyba emocjonująca uwaga, która tutaj jest, o której tu powiedział więcej pan Piotr Kozłowski. Także to powiem tylko tyle, że no to, co też już pan Piotr mówił,
rozwinę nieco, w poprzednich dokumentach planistycznych, czyli w miejscowym planie ogólnym jeszcze, te tereny również były terenami no, nieprzeznaczonymi pod zabudowę. Więc z tego co pamiętam, poprzednia edycja studium również, ta obowiązująca w tej chwili, której akurat autorem, tej współautorem tej pierwszej wersji, która była w roku 2000 zrobiona, miałem okazję być, też nie przewidywała w tym miejscu zabudowy. Chociażby też z uwagi na to, że obok był zakład kruszyw naturalnych, czyli te kopalnie żwiru, Jastrowie, choćby z tego powodu. A drugi temat, który wtedy był też forsowany przez zespół, w którym opracowywałem ten projekt studium pod szefostwem pani Joanny Sapiechy-Kopickiej. Drugi powód był taki, że tamtędy chcieliśmy przeprowadzić, tamtą stroną od miasta chcieliśmy przeprowadzić obwodnicę, więc tu też chodziło o to, że docelowo ulica, która tamtędy wiedzie, no powinna być, nie powinna być przeznaczana pod zabudowę, bo byłby to główny szlak komunikacyjny do miasta od strony drogi krajowej numer 11, którą uważaliśmy, że należy zlokalizować z tamtej strony. Z tego co pamiętam, to jeszcze były czasy, kiedy burmistrzem był pan Sikora i on ten temat przedstawił też bądź to Radzie, bądź to Komisji Rady, czy Komisjom Rady Miejskiej w Jastrowiu i wtedy jednak większość radnych była za tym, żeby jednak iść po staremu, tak jak planowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to znaczy, żeby obwodnica szła między Jastrowiem a jeziorami, a nie tam po tych górkach, właśnie tamtędy. W związku z czym jakby ten pomysł z obecnie obowiązującym studium jest tylko jako drugi wariant. Jak wiemy, to się wszystko zmieniło. W tej chwili droga ekspresowa S11, wtedy jeszcze nie było mowy o drodze ekspresowej, tylko o drodze krajowej, tak? O drodze w dużo słabszych parametrach. W tej chwili droga ekspresowa S11 ma iść właśnie tam. Węzeł prawdopodobnie będzie gdzieś w rejonie obecnego skrzyżowania dróg powiatowych do Pniewa i do Sypniewa. Także może nieco dalej jeszcze, ale tak czy siak ta droga, na pewno jeśli tam będzie węzeł, to ta droga stanie się dość ważną drogą dla miasta. Jeśli tam węzła nie będzie, no to wtedy na pewno nie aż tak. Natomiast tak czy siak w tym miejscu jest takie nagromadzenie różnych funkcji no, produkcyjnych czy składowych i związane z tym dojazdy do tych funkcji, że no, nie uważam, ażeby wprowadzanie tam jeszcze funkcji mieszkaniowej było słuszne. Do tego jest to swojego rodzaju taki trochę zagłębienie terenu, taka dolina. To nie są dobre miejsca do lokalizowania zabudowy. Dlatego też kompletnie nie mając pojęcia, kto jest właścicielem tego terenu, bo nas to nie interesuje jako komisji, wydaliśmy taką opinię, jaką wydaliśmy, czyli uznaliśmy, że uwzględnienie tej uwagi no, nie powinno mieć miejsca. I tak też uczynił później burmistrz gminy i miasta Jastrowie. Dziękuję. Czy jeszcze radna Monika Król prosi o głos? Szanowni Państwo, padało tutaj kilka stwierdzeń, że się nie interesujemy, że było to kilka razy wyłożone. Jak Pan na pewno Piotr Kozłowski pamięta, to dzięki mojej inicjatywie to wpisaliśmy do planu pracy Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa stan zaawansowania studium. Był Pan na naszych komisjach i przedstawiał, tak? To jest jedna sprawa. Na kolejnych sprawach jako mieszkanka Jastrowia też się interesowałam i chodziłam na te spotkania, ale dobra. Teraz patrząc z perspektywy radnej, dostaliśmy listę uwag,
uwag, w środę bodajże, bo we wtorek nawet nie mieliśmy wglądu do niej. I tylko przeczytam Państwu jedno zdanie. Burmistrz gminy i miasta Jastrowie przedstawił Radzie Miejskiej w Jastrowiu projekt zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. My się skupiliśmy tutaj na jednym panu, który faktycznie zależało mu na tym, żeby się spotkać, ale również są też inne uwagi. Czy Państwo też o nich wiecie? Bo ja nie wiedziałam, dlatego wstrzymam się od głosu. Dziękuję. Ten cały załącznik był dostarczony. Wszystkie zmiany, te, które były, nie zostały akceptacji, wszyscy Państwo dostaliście. Prawda, Panie Piotrze? Przecież było omawiane. Proszę Państwa, dostaliście Państwo listę uwag, dostaliście Państwo również, w tych rozstrzygnięciach są wszystkie uwagi, one też dotyczyły terenów w okolicach Nadarzyc, tam nie dopuszczaliśmy też zabudowy z uwagi na obszar chronionego krajobrazu. No, tych uwag było więcej, ja nie chciałbym już szczegółowo do każdej z nich wracać i każdej omawiać, ale no, to nie jest tak, że jedna osoba składała i jednej odmawiamy. Te uwagi, które były pozytywnie, to ja przed chwilą o tym mówiłem, one są znajdują się w treści i w załącznikach graficznych. Te negatywne, które są, one się akurat w przypadku tego pana, o którym najgłośniej dzisiaj rozmawiamy i chyba wszyscy wiemy o kim, no to one po prostu były powielane dwukrotnie przy wyłożeniu, tam z jednym rozwinięciem przy ponownym wyłożeniu dotyczącym montażu paneli fotowoltaicznych na terenach, gdzie przewiduje plan zadrzewienie, las po prostu. Nie dziwi, dlaczego Państwo nie pytacie, dlaczego tam nie ma jeszcze lasu, skoro plan to przewiduje, a zastanawiamy się, dlaczego tam wprowadzić panele. No trochę tak ad abstractum już zaczynamy zmierzać w pewną stronę. No nie wiem, do czego to ma zmierzać ta dyskusja już w tej chwili. Ja mam jeszcze jedną jakby historię. No, tamte tereny w planie zagospodarowania vis-a-vis tych terenów mieszkaniowych, gdzie dzisiaj się buduje kilka domków, one zostały w 2007 roku w plan wpisane. No i żyją. Żyją tym planem, korzystają z dobrodziejstwa tego planu. Są to tereny mieszkaniowo-usługowe, które na dobrą sprawę stały się terenami mieszkaniowymi, jednorodzinnymi. Nie widziałem tam, żeby tam jakieś usługi powstawały, chyba że to będzie usługa typu jakieś tam biuro w domu i tak dalej. Naprzeciwko są tereny produkcyjne i już w tej chwili wiemy o tym, że ma tam powstawać jakiś węzeł betoniarski, czy tego rodzaju jakby zainteresowanie jednej z firm się pojawiło. No gdzie tam wprowadzać kolejną zabudowę mieszkaniową jednorodzinną? Proszę Państwa, no po to jest komisja, po to są przepisy, po to jesteśmy my. Po to jest Marcin, który jak Państwo słyszycie, od 20 lat ponad zajmuje się planowaniem przestrzennym, żebyśmy z pewnych kretynizmów jakby wyprowadzali, pewne rzeczy wyprowadzali z porządku przestrzennego, żeby to jakoś miało po prostu ręce i nogi, żeby to były tematy, które się nie gryzą, które nie powodują konfliktów w przyszłości. Nie zależy nam na tym, żeby ktoś sprzedał działki komuś, kto później się wybuduje i za chwilę się pojawi w gminie i powie, że mu za głośno, hałas, zapylenie, inne oddziaływania, droga i tak dalej. No, nie o to nam chodzi. W planowaniu przestrzennym chodzi o to, żeby ta struktura była spójna i żeby nie generowała konfliktów, a nie o to, żeby ktoś zarobił na sprzedaży działki, którą kupił taniej jako rolną, a w tej chwili planuje sprzedać jako mieszkaniową czy produkcyjną. Dziękuję za wyjaśnienia. Więcej nikt się nie... Bardzo ja proszę jeszcze... o głos. Radny Piotr Kurzyna jeszcze chwilę. Nie, Michał Kruszyński. Tak. Najpierw zgłosił się Kurzyna. Dosyć długo. Radny Piotr Kurzyna. Tak. Szanowni Państwo, chciałbym tak zabrać głos, dlatego że skupiliśmy się tutaj bardzo na działkach, które dotyczą pana Cebulskiego i to dla mnie to jest najmniej emocjonująca sytuacja. Nie wiem, czemu tak wszyscy akurat uważają, że nam zależy na tym, aby ktoś miał jakąś korzyść. No, absolutnie nietrafiony pomysł, nietrafione argumenty. Drodzy Państwo, mi nie chodzi o same te odpowiedzi, które dostał ów mieszkaniec. Chodzi to też o to, co powiedziała pani Monika, że rozmawialiśmy faktycznie o tych działkach naprzeciwko zakładu produkcji kruszywa, ale tam również pojawiły się dwa inne
rozstrzygnięcia, które były odmowne. Ja się mogę z nimi zgodzić, tylko dlaczego w dokumentach się wpisuje, że Rada odrzuca to? My o tym nawet nie rozmawialiśmy, chyba że mnie coś ominęło, może byłem już tam chory, na jakąś chorobę wielibliską lub inne cuda, ale nie sądzę. Druga sprawa to dziwi mnie też Państwa takie zaskoczenie, że my chcemy przerzucić ten dokument na inny czas. Ja nie rozumiem, dlaczego tak komuś bardzo zależy, żeby ten dokument szybko uchwalić, dlaczego inne uchwały nie są tak szybko uchwalane jak ta. Ja rozumiem, 4 lata Państwo pracowali, bardzo długo. W porządku, tylko w momencie, kiedy my dostajemy już kompletne dokumenty, nad którymi mamy debatować i proszę mi powiedzieć, ile było spotkań z radnymi, gdzie powiedziano nam, zmieniło się to, zmieniło się w obszar na przykład A, przeznaczamy bardziej na budownictwo, obszar B będzie zawsze obszarem rolnym i tak dalej. My jako radni musimy sobie porównywać, co zmieniło się na przestrzeni tych dwóch planów, tych dwóch dokumentów, dwóch studiów, ale docelowo też musimy mieć na uwadze ten fakt, że jeżeli dzisiaj podejmiemy złą decyzję bez wcześniejszej dyskusji, oczywiście tej dyskusji już nie będzie, bo Państwo przegłosowali ambitnie swoją decyzję, jeżeli podejmujemy dzisiaj pewne decyzje, one będą miały odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, który będzie całkowicie wiążący, tutaj nie będzie wyjścia. Mam nadzieję, że pan Marcin się zgodzi ze mną, że miejscowy plan to już nam nie da jakichś widełek i innych możliwości odpowiedniego gospodarowania działkami. Jeżeli tutaj pan powiedział pan Piotr Kozłowski, że ten dokument ma być spójny i nie wpływać na jakieś zwaśnie i ma być korzystne dla wszystkich mieszkańców, to dlaczego jako radni nie spotkaliśmy się, aby spokojnie ten dokument omówić? Ja się nie zgodzę z tymi argumentami, które są jak mantra cały czas przytaczane, że było na BIP-ie, było spotkań w lutym, w sierpniu, 14 tysięcy. Okej, mogło być nawet i 15 tysięcy tych spotkań, ale w momencie, kiedy my jako organ uchwałodawczy mamy podjąć jedną z ważniejszych decyzji, z jednych ważniejszych głosowań, no przepraszam, fajnie jakbyśmy wcześniej o tym zaczęli dyskutować, nie na publicznych wystąpieniach, tylko na komisjach. Dlaczego, skoro było w Komisji Rolnictwa zapisane, że są spotkania na temat prac nad miejscowym planem gospodarowania, nad studium, to dlaczego nie zaproszono nas, abyśmy posłuchali, jakie zmiany faktycznie były dokonane, jakie były rozstrzygnięcia, posłuchali jednej lub drugiej strony i podjęli jakąś faktycznie decyzję, która byłaby najbardziej konstruktywna. My oczywiście nie jesteśmy prawnikami i się z tym zgodzę, aczkolwiek każdy z nas na prawie troszkę powinien się znać, skoro chce być radnym, bo przypomnę, że Państwo uchwalają prawo miejscowe. Akurat ten dokument nie będzie prawem miejscowym, ale szereg uchwał jest, gdzie decydujemy, opierając się na pewnych ustawach. Więc każdy z nas musi mieć wiedzę prawną, nie będąc prawnikiem. I to dla mnie jest oczywiste i bardzo normalne, więc prosiłbym, żeby Państwo też na to zwrócili uwagę, ale... Ale do Piotrze, ja już prosiłbym, żeby zmierzać do końca. Tak, my musimy również opierać się na decyzji fachowców i tak też robimy. Ja nie neguję, że w referacie środowiska coś źle zrobiono. Ten plan jest dobry, ale ja mam tutaj wiele zapytań, te studium jest dobrze zrobione. Jest wiele dobrych rzeczy wprowadzonych, których faktycznie zabrakło. Jest zrobiony jakiś tam porządek, ale ja mam tam wiele zapytań, na które mi już nikt nie odpowie, bo nawet jak zapytam, to i tak to nie będzie już potrzebne, bo już będzie po wszystkim, tak? Mnie najbardziej bulwersuje organizacja pracy Rady, która tutaj faktycznie ma o czymś decydować, ale zadecydujcie w ciągu 7 dni, zadecydujcie, wam powiemy za tydzień, co się dzieje, albo zrobimy to za chwilę na sesji nadzwyczajnej. No, jeszcze może i tego by brakowało, żebyśmy na sesji nadzwyczajnej uchwalali tego typu dokumenty. Także prosiłem, panie Piotrze, żeby zmierzać do końca. Zmierzam do końca, panie przewodniczący, bo też chcę być również uwaga do pana. Prosiłbym, żeby pan organizował pracę Rady w taki sposób,
aby nie doszło do takiej sytuacji, jakie mają miejsce dzisiaj, że są radni, którzy chcieliby dowiedzieć się troszkę więcej o tych dokumentach i porozmawiać z fachowcem. Ja chciałbym się spotkać z panem Marcinem jako specjalistą z dziedziny planowania, który by mi na pewno wyjaśnił kilkanaście rzeczy i jeszcze bym się czegoś nauczył, może i bezpłatnie, to byłoby dla mnie wspaniała sytuacja, ale nie chciałbym, żeby nas stawiać po raz kolejny, bo to nie jest pierwszy raz, po raz kolejny w takiej sytuacji, że my musimy w nienatka decydować o czymś, gdzie nie było czasu na prawidłowe... Panie Piotrze, upominam jeszcze raz, do końca proszę zmierzyć. Ale ja odpowiadam właśnie na to, mamy dyskusję, panie przewodniczący. Ja wiem, że może uderzyłem pana jakiś czuły punkt, że jest organizacyjnie... Spokojnie, nie ma takiej opcji. Do końca. Więc drodzy państwo, jeżeli ma w ten sposób to wyglądać, ta praca rady i uchwalanie różnego typu dokumentów, no to może zastanówmy się, żeby to troszkę zmienić i udoskonalić. Piąty raz pan powtarza to samo. Ja proszę, żeby pan zmierzał do końca. Panie przewodniczący, zmierzam do końca. Nie wiem, może pana tutaj zadanie będzie teraz wybicie mnie z tematu. Nie wiem, ale dążę, do końca zmierzam. Chciałbym tego powiedzieć w ten sposób. Nie wygląda mi na to. Studium jest zrobione dobrze, ale wiele osób z nas ma różnego rodzaju zapytania, które chciałoby te pytania zadać, ale nie ma na to szansy. Chciałbym, żeby na przyszłość takie rzeczy się nie zdarzały i prosiłbym, żeby nie wpisywać w dokumentach, że Rada o czymś zadecydowała, a tak się nie stało, bo już raz państwo tak zrobili, wysyłając pismo do wojewody. Pani Kasperuk okazała się, że nie jest dobrym prawnikiem, bo jednak popełniła błąd. I chciałbym, żeby w przyszłości takie rzeczy nie zdarzały, bo to... Ale panie Piotrze, to już pana wypowiedź zmierza zupełnie w innym kierunku. Z jedną sytuacją się z panem, znaczy z dwoma zdaniami się zgodzę, że opieramy się na fachowcach, po to mamy przed podjęciem uchwał tak istotnych dla gminy, pracowali nad tym fachowcy. I to, co pan powiedział, musimy. Zdajemy się w części na ich wiedzę i fachowość, tak? Druga sprawa, pan zarzucił, że nagle musimy podjąć uchwałę, przyjąć to studium. A później pan powiedział, że pracowała komisja nad tym około 4 lat. To ja się pytam, czy nagle, czy po 4 latach? Teraz pracowała, a my dobrze. Ja jeszcze panu nie udzieliłem głosu. Informacja, że musimy podjąć decyzję. Nadszedł w końcu czas, no nie możemy, to co, od następny rok jeszcze mamy odłożyć? Nie, no panie, ale nie bądźmy naprawdę hipokrytami i nie ironizujmy tego, bo jeżeli byśmy to przewidzieli na 2 tygodnie, to by się nic nie stało, każdy miałby wiedzę. O tym już mówiliśmy, przechodzimy do... Czy jeszcze jakieś pytania, uwagi? Ale jeżeli pan ma pytania do pana Piotra, czy do przewodniczącego gminnej komisji, to proszę, konkretne pytania, jeszcze jest czas przed głosowaniem. Oczywiście mam. Do? No odnośnie tych rzeczy, o których Rada zdecydowała, że jednak faktycznie odrzucamy te wnioski. Już omówiliśmy sprawę naprzeciwko Żwirowni, ale pozostałe rzeczy chciałbym spytać się, czy ktoś z państwa omawiał to, słyszeliśmy o tym rozmawiali, bo ja nie przypominam sobie tego tematu, a jest w dokumentach napisane, że radni zaznajomili się i przyjęli do wiadomości. Każdy dostał zestawienie tych jak gdyby nieuzgodnionych wniosków. Nie mówię o zestawieniu. Razem z opisem i z opisem komisji, tak? Na jakiej podstawie zostały one jak gdyby nie... Panie przewodniczący, jeżeli ja dostanę dokument napisany, że ja się zaznajomiłem, to znaczy, że się ja zaznajomiłem, bo dostałem dokument tak opisany. No. Proszę pana. Dobrze, proszę jeszcze pan Piotr Kozłowski, odpowie panu. Szanowny panie radny, z tego co ja pamiętam, to akurat ty byłeś w tej o tyle dobrej sytuacji, że brałeś udział w pierwszej publicznej dyskusji w poprzednim roku, czyli jakąś tam wiedzą dysponowałeś na temat tego dokumentu i chyba z tego, co dobrze pamiętam,
to również byłeś na tym posiedzeniu, na którym również była pani Monika Król kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy na temat postępów w pracy w tym studium, nad tym studium, i już wtedy państwo radni się zastanawialiście, czemu to tak długo trwa i to już tam 2 czy 3 lata, a czekamy na ten dokument i tak dalej. Tłumaczyłem się z tego, pokazywałem stos dokumentów, który był potrzebny, żeby to uzgodnić. Także akurat w tej sytuacji, no to trochę skarżysz się sam na siebie, że nie uważałeś na lekcjach, na których byłeś. Teraz wracając jakby do tych rozstrzygnięć, bo rozmawialiśmy na temat jakby jednej osoby, a rozstrzygnięcia faktycznie dotyczą uwag kilku osób. Państwo dostaliście załącznik numer 4. Będziecie go głosować oddzielnie przed podjęciem całości uchwały, gdzie są wszystkie te rozstrzygnięcia, które komisja przygotowała jakby dla burmistrza, ale to burmistrz jest sporządzającym projekt studium, czyli on państwu to przedkłada. I to my za państwa nie przeczytamy tego tekstu, my nie przejrzymy za państwa tych dokumentów, nie będziemy nad wami stali, jak to czytacie, i pokazywali, a tutaj ta działka to była rolna, w tej chwili jest rolna, ale przez tam produkcję czy przez usługi. No niestety, to jest ciężka uchwała. Ja rozumiem, że nie wszystko jakby, ja też nie wszystko pewnie percepcją jestem w stanie omówić i ogarnąć i pokazać na komisji, no ale ta praca, no niestety też, no należy do państwa. To, żeby się zaznajomić z uchwałami, które państwo dostaliście, jesteśmy po to dzisiaj tutaj, ja i kolega Marcin, żeby odpowiedzieć, jeżeli takie pytania są, będą stawiane, a nie wysłuchiwać, że no bo my nie możemy zadać pytań. No możecie zadać pytania, ale no do tekstu, do uchwały, a nie tak gdzieś tam sobie amuzą. No to nie o to chodzi. Jeżeli są pytania, no to ja, no jest, po to jesteśmy. Jeszcze jakieś pytanie, panie Piotrze, ale to już ostatni raz. Tak, to ja będę miał kilka jeszcze pytań. Skoro możemy dyskutować, jest to miejsce na to, żeby zadać pytania, to postaram się zadać kilka pytań i będę zadawał po kolei, żeby faktycznie nie robić 20 pytań na raz. Skoro podejmiemy tą decyzję odnośnie do tego studium, czy już wiemy mniej więcej, w jakim terminie będziemy chcieli ustalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzeni? O tym decyduje Rada, no to Piotr, byłeś przewodniczącym, podejmujemy studium, jeżeli studium nam przejdzie przez ocenę wojewody, zdecydujemy, które, w których obszarach, no państwo będziecie o tym decydować, Rada będzie decydować, są wnioski, cała gruba teczka wniosków, będziemy to grupować w jakieś tam obszary, czy pliki, czy ulice, czy rejony, i nad tym pracować, zastanawiać się, to też nie jest tak, poddamy to analizie, znowu gminna komisja usiądzie nad tymi wnioskami, które są zasadne, które nie, to, że jest złożony wniosek, to nie znaczy, że my od razu będziemy przystępować do opracowania zmiany planu, bo wnioski są różne, są jakby warte poświęcenia uwagi i są takie, które są gdzieś oderwane od przestrzeni, od zabudowy sąsiedniej i tak dalej. Nie jest to prosty temat, no dlatego posiłkujemy się tutaj fachowcami. Tak, nie, ale jaki może być termin? Nie ma tego, no termin to jest, zakończymy studium jak najszybciej. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Ale może być do 5 lat się przesunąć, tak? 7, 10. Planujemy w kilku jakby lokalizacjach. Od ulicy Roosevelta na północ, ze względu na kopalnie, które tam no, czekają już od kilku lat z koncesjami, z wszystkim, tylko potrzebujemy zmianę tego planu. Część jeszcze planujemy zmieniać przy ulicy Roosevelta, ale tutaj za prekonem terenów, tam chcemy to ruszyć. Osiedle ODJ-ów też wymaga pewnej poprawki. Część działek, w momencie, w którym pojawiło się tam Dino, a mieliśmy wcześniej to zapisane jako tereny usługowe, no przestaje jakby mieć wartość pod handel, chcemy to też przeznaczyć pod zabudowę. Jest naprawdę no, kilka takich rzeczy, które każdorazowo w tych obszarach będziemy się spotykać, będziemy państwa prosić o podjęcie uchwały o wszczęciu procedury postępowania. Plan miejscowy musi być spójny ze studium, musi z niego wynikać. Mogą być pewne odstępstwa, o tym dzisiaj nawet mailowo sobie tam wymieniliśmy uwagi na ten temat, ale no musimy mieć to narzędzie. Jeżeli tego nie podejmiemy dzisiaj, jeżeli będziemy sobie to wiecznie przekładać w nieskończoność, to
to w nieskończoność mieszkańcy, gmina, pewne rzeczy, które chcemy załatwić, a które są pilne. No przecież i na sesji, nie wiem, ile, dwa lata temu była sytuacja, kiedy występował pan z ulicy Gdańskiej, skrzyżowanie Gdańskiej i Bocznej, który nie może zalegalizować pewnej jakiejś tam budowy schodów czy czegoś, bo plan mu na to nie pozwala. No ile ten człowiek będzie czekał jeszcze? No ile on będzie czekał? On już czeka kilka lat i teraz będziemy jeszcze to przekładać o miesiąc, może o dwa, może o pięć. Procedura jest dopięta. Zamknęliśmy to, były terminy, które wynikają z ustawy. Mamy gotowy dokument sporządzony przez burmistrza, w którym nie będziemy zmieniać dzisiaj ani kropki, bo nie mamy takiej możliwości. Albo to podejmiemy, albo to odrzucimy. I bardzo bym prosił, żebyśmy w końcu ten dokument dopięli, bo 20 lat, tak jak mówiłem na poprzedniej komisji, to już można dziecko wychować i wysłać na studia. A studium w podstawowej wersji, to Marcin jeszcze wtedy miał dwa razy więcej włosów niż teraz na głowie. Dziękuję. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo Piotr. Piotr Kurzyna. Tak, tylko też chciałbym, żeby być sprawiedliwym w tym wszystkim, bo państwo pracują po 4 lata, ale my informacje o podjętych uchwałach dostaliśmy 7 dni temu, więc proszę, żeby zrozumieć, tak? My mieliśmy z tyłu w głowie, że będziemy nad tym głosować. Ale drodzy państwo, no każdy jak ma w głowie, no to odsuwa to jak najdalej. Albo mówicie, kiedy mamy poznać. Dlatego mam jeszcze pytanie kolejne, bo w tym studium mamy między innymi na ulicy Konopnickiej po prawej stronie takie oznaczenia MM, czyli to jest mieszkaństwo mieszane. Tego nie ma w pisowym planie, to jest tylko w studium starym, jak i nowym. Czy tam będzie to oznaczenie faktycznie pozostaje z myślą taką, że tam będzie wielorodzinne budownictwo, czy jednorodzinne? Mieszkaniowa mieszana zabudowa, takie oznaczenie w legendzie to się pojawia, ona dotyczy, to też treści, to odsyłam do treści studium, dotyczy obszarów, gdzie ta zabudowa jest już zastana w sposób różny, czyli są budynki wielorodzinne, są budynki jednorodzinne, są budynki mieszkaniowo-usługowe. No nie sposób tego w jeden zbiór zebrać i znaczy na sposób, właśnie pod tym określeniem, że to jest zabudowa mieszkaniowa mieszana, gdzie występują różne formy i dopuszczamy te różne formy. Szczegółowo tam nie występuje, panie Piotrze. No to to wtedy dopuszczamy tam różne formy, czyli zabudowę mieszkaniową. Ja nie wiedziałem, o którym jakby fragmencie mówisz. To jest ten fragment, gdzie dzierżawi to stowarzyszenie. Tam są te krosy. Rozumiem, wiem. Protektor. Tam na tym tak, jakby wzniesieniu ten teren. To dopuszczamy tam po prostu i zabudowę mieszkaniową, wielorodzinną, czy szeregową, czy bliźniaczą. To ustali plan na dalszym etapie, jeżeli Rada podejmie taką uchwałę i będziemy pracować nad tym planem. To mam jeszcze pytanie jedno, mogę? Można, panie przewodniczący? Przepraszam, mikrofon wyłączony. Tak, proszę. Tak. Mam jeszcze pytanie w takim razie kolejne, bo tuż zaraz dalej mamy obiekty, które zostały wprowadzone do studium, a wcześniej ich nie było ani w studium poprzednim, ani w planie, które dotyczą obszarów rolnych. I tam są zapisane obszary rolne, a z tego, co można było wyczytać w dokumentach, to ma służyć ochronie obszarów rolnych, które są w dobrej bonifikacji, mają dobrą glebę, tak? Nie. To jakby odpowiadając, jeżeli dobrze myślę o tym samym obszarze, o którym być może pan myśli, tam nam chodziło trochę o zastopowanie takiej galopującej zabudowy, która się odbywała na podstawie decyzji o warunkach zabudowy. Nie było tam planów, plan tam po prostu już nie sięgał i nie mogliśmy tego blokować. Decyzje o warunkach zabudowy no, powstają w trochę innym, na trochę innych zasadach, w trochę innym reżimie i chcieliśmy, żeby nam się miasto nie rozłaziło, trochę zadbaliśmy o własne interesy jako gminy, żeby sprzedawać własne działki, żeby mieć to w jakby zabudowie skoncentrowanej typu osiedle Sosnowe, osiedle Jedności Robotniczej, czy właśnie ten teren, który jest przygotowany tam przy ulicy Konopnickiej, niekoniecznie, żeby to szło tam w stronę Kozich Brud i tak dalej, nie? Media, dociągnięcie tam już teraz prywatnie, chyba to było organizowane, że tam deweloper musiał po prostu pociągnąć. Droga, oświetlenie, nie o to chodzi, żeby nam się miasto rozłaziło, że tak powiem,
koncentrujmy się. Ja o tym mówiłem zresztą na komisji no miesiąc temu chyba. Podawałem różne przykłady, na przykład chyba pani Łatkowej te działki, gdzie jest, o co nam chodzi, jaka jest myśl, żeby to koncentrować, a nie żeby ta struktura nam się rozchodziła tak jak pajęczyna trochę. No nie na tym nam zależało. Dziękuję. Są jeszcze pytania? Mogę dalej jeszcze? Tak. Tak. To jeszcze mamy coś takiego jak zapis na stronie 164, zaopatrzenie w ciepło. I tam są preferowane głównie źródła, które też mają troszkę nawiązanie do uchwały, którą będziemy za chwilę podejmować odnośnie dofinansowania źródeł ciepła, to co stworzył ostatnio pan burmistrz i nam przedstawiał. Bardzo dobra uchwała, panie burmistrzu, to muszę pochwalić, tylko jedną z małą uwagą, bo tutaj w tym dokumencie nie ma wpisanych żadnych paliw stałych, a w tej uchwale, co będziemy podejmować w przyszłym miesiącu, te paliwa stałe są. Więc od razu może tak nawiązując do tego planu, co tutaj mamy, do tego dokumentu, który tutaj mamy, żeby w tej uchwale, która będzie w najbliższym czasie, czy jest szansa, żeby całkowicie zlikwidować możliwość opalania paliwami stałymi, a skupić się głównie na bezemisyjnych źródłach ciepła i to będzie też wtedy zgodne z pozostałymi dokumentami, a nam zapewne jako radnym zależy na tym, aby dokumenty były wszystkie zgodne. Proszę Państwa, no niestety znowu nieuważnie Państwo niektórzy słuchacie na komisjach. Pamiętacie Państwo, że pytałem przed tworzeniem tej uchwały, którą osobiście rzeczywiście jestem autorem, mówiłem, czy jednak dopisujemy w tej uchwale mówiącej o dotacjach na wymianę źródeł ciepła piece na opał stały, oczywiście odpowiedniej klasy, klasy piątej, czy też eliminujemy, bo podałem przykład, że wtedy na terenie wiejskim praktycznie nikt nie skorzystałby z tej możliwości, bo na terenie wiejskim raczej trudno sądzić, żeby ludzie dzisiaj podłączyli się do gazu, bo tego gazu jeszcze nie ma. Dopiero spółka gazownicza pewne ruchy robi w kierunku Samborska. Nie ma na pozostałej części gminy. Jedynie zostawałaby elektryczna, ewentualnie pompy ciepła, tak? No i dlatego też Państwo powiedzieliście, tak, wchodzimy również w... Nie, panie burmistrzu, proszę tutaj nie przesadzać, bo... No tak, ja skończę. Nie wiążmy studium z dotacją, z uchwałą dotacyjną. Nie wiążmy tego, szanowni Państwo. To są dwie różne sprawy, tak? Nie wiążemy, tylko chodzi o pewną spójność dokumentów, które mamy wchodzą z Rady. Ale spójność polegająca na czym? Uchwała dotacyjna, jaką ma spójność z... Dobrze, to może inaczej, panie przewodniczący, żeby ten temat, ja bym proponował w sprawach bieżących wolnych wnioskach, kiedy przedyskutujemy jeszcze na temat tej uchwały dotyczącej to, co pan burmistrz stworzył, a teraz faktycznie skupię się może na tym... Państwa, na ostatniej komisji prosiłem, żeby jeżeli macie jakiekolwiek uwagi w tym zakresie, dwukrotnie albo trzykrotnie prosiłem, żeby przesyłać to na maila, że szczegółowo nawet możecie ten problem rozpisać, my wyjaśnimy, ja osobiście usiądę i wyjaśnię. Nie było, czekaliśmy tydzień czasu, przeszło na jakiekolwiek uwagi. Żadna uwaga nie wpłynęła. Ja Państwu mówiłem, że zależy mi na tym, żeby jak najszybciej tą uchwałę dotacyjną uruchomić, ponieważ ona musi być skonsultowana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ona musi być skonsultowana. Możemy o tym rozmawiać na sprawach bieżących wolnych wniosków? Tak, ale sam pan zaczął ten temat. Tak, chodzi o spójność. Proszę Państwa, jeżeli już jestem przy głosie, bo ja mam wrażenie, że pan wychwytuje w tej chwili z kontekstu, tak trochę strzela pan ślepakami, mówiąc tak trywialnie i szuka pan jakiegoś tutaj haka i że coś jest nie tak. Szanowni Państwo, ja chciałem tylko powiedzieć... Proszę nie mówić równocześnie. Wie pan co, panie radny, no naprawdę, no szanujmy się i bym prosił, żeby jednak zachować jakiś tutaj poziom i pion. O, może tak. Dziękuję, że zmienił pan sposób wypowiedzi.
Nie będę tego komentował. Proszę Państwa, jeżeli Pan ma zamiar robić show, tak, bo w przekonaniu, że mieszkańcy oglądają, to zostawiam to do oceny mieszkańcom. Rzeczywiście to, w jaki sposób Pan tutaj ten show robi. Szanowni Państwo, to rzeczywiście jest ważny dokument, ale powiem Państwu, jak on jest ważny. Nawet w stosunku do dzisiejszej mojej wizyty, do mojego spotkania na terenie miejscowości Brzeźnica. Mieliśmy tu okazję między innymi z radnym spotkać się i rozmawiać o takim problemie, jak chociaż odwodnienie ulicy drogi powiatowej przebiegającej przed Samborską i wykonanie parkingu przed cmentarzem, który jest w Brzeźnicy. Proszę sobie wyobrazić, jest tam działka, która należy do KOWR-u, czyli do Skarbu Państwa. My dwukrotnie staraliśmy się o to, żeby tą działkę przejąć właśnie w takim kierunku, żeby tam jakby pewne elementy odwodnienia zamontować, umieścić oraz żeby zrobić tam taki teren, powiedzmy, zielony, ale równocześnie funkcję parkingu dla cmentarza. I co nam KOWR odpowiadał? KOWR nam odpowiadał, że dopóki nie będziemy mieli w studium jakby przeznaczenia tej działki na właśnie taki cel, jak parkingi, jak zieleń urządzona, to po prostu nie mamy szans dostać tej działki w takim trybie, jakim chcieliśmy, czyli za darmo, mówiąc krótko. I to właśnie daje nam możliwość, blokuje nam to wiele różnych inwestycji, choćby nawet na Roosevelta pewne inwestycje. Ja powiem tylko Państwu tak, że teren od nasypu kolejowego w stronę Orlenu, w stronę bazy paliw, aż tutaj do tych dawnych, jakby to powiedzieć, obór, tak, my zmieniliśmy część tego terenu na tereny usługowe, przemysłowe. Otwiera to drogę do kolejnych inwestycji. Nam w tej chwili już się robi troszeczkę wąsko. My ostatnią działkę za chwilę będziemy sprzedawać 5-hektarową za Prekomem i nie mamy tak naprawdę kolejnych terenów inwestycyjnych, a inwestorzy pojawiają się. Tu pan Piotr wspomniał o tym węźle betoniarskim. Rzeczywiście był taki inwestor, trafił do nas z pytaniem o konkretną działkę. Ta działka niestety nie może być podzielona, bo planujemy z innym inwestorem, oczywiście w przetargu będzie sprzedawana, coś, co da nam kilkaset miejsc pracy kolejnych w Jastrowiu, a tu co najwyżej może by było 10-15, więc skonsultowałem, dałem namiary dla tego inwestora, żeby tutaj ze spółką Jastimpex mógł jakby znaleźć wspólną niść porozumienia i okazało się, że ta inwestycja prawdopodobnie dojdzie do skutku. Ja się cieszę, że tutaj jakiś swój wkład również mam. I to jest kolejna przyczynka do tego, żeby naprawdę bardzo ostrożnie planować jakiekolwiek przeznaczenia terenów w okolicy przemysłu, bo to jest bariera hałasu, bo to jest bariera kurzu, zapachu i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że my, wpisując pewne założenia dla działki, czy pewne przeznaczenie dla działek sąsiadujących z działkami przemysłowymi, powodujemy, że właściciel, okej, będzie hura, optymizm, bo sprzeda te działki i co się okaże? Okaże się, że za kilka lat ktoś będzie wysyłał kontrolę do firmy, będzie miał pretensje do gminy, że ustalono, a nawet grozi nam wtedy postępowanie odszkodowawcze za to, że ustaliliśmy w takim właśnie zakresie studium, a być może później plan, bo kolejnym następstwem byłoby planu i trudno by było nam odmówić we wniosku w zmianie planu miejscowego, jeżeli w studium byłoby to wpisane. Dlatego trzeba naprawdę bardzo rozważnie nie załatwiać prywatne czyjeś tam interesy i wnioski, bo one nie do końca kolidują z gminnymi jakby, może nie interesami, ale z gminą jakby z szerszym spojrzeniem na pewne sprawy. Tak? My musimy być bardzo, bardzo ostrożni. W tym obszarze były również inne wnioski, które już na etapie składania była rozmowa z właścicielami i mowa, słuchajcie Państwo, no nie róbmy tam rozproszonej zabudowy mieszkaniowej dalej w polach, nie ma to sensu, nie ma uzbrojenia, nie ma mediów, nie możemy takich rzeczy robić i ci ludzie to przyjęli do wiadomości, tak? Dlatego naprawdę tutaj pan Piotr nie wspomniał, że ja jestem rzeczywiście, można powiedzieć,
przewodniczącym pewnej takiego komitetu, który stworzył ten dokument, ale to wykonywali ludzie, którzy mają odpowiednie wykształcenie. To są ludzie zarówno z dziedziny tutaj budownictwa, planowania, wymienię nazwiska choćby pana Żebrowskiego z Wałcza, pewnie znany panu, panie Piotrze, wymienię tutaj osobę z Piły, która zajmowała się kontaktami z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Naprawdę uzgodnienia trwały miesiącami, a przez COVID przynajmniej liczę, że o rok to się wszystko wydłużyło. Dużym obszarem naszej gminy objęliśmy możliwość tutaj, żeby lokowano fotowoltaikę. Naprawdę to jest w tej chwili szansa. Szanowni Państwo, my nie możemy blokować rolnikom, którzy gospodarują na lichych ziemiach, szczególnie w okolicach Brzeźnicy, Samborska, Sypniewa, tego, żeby oni tutaj również mogli podpisywać takie umowy z firmami fotowoltaicznymi i po prostu na tym zarabiać, tak? Mieć z tego jakiekolwiek zyski, bo na tej piątej, szóstej klasie, no niestety, to nie przynosi im takiego, to przewracanie ziemi. Gdyby nie dopłaty unijne, to podejrzewam, że wiele z tych obszarów stałoby po prostu niewykorzystane rolniczo. Dlatego też naprawdę odwołuję się do Państwa tutaj sumienia trochę. Trzeba to studium dzisiaj podjąć i dalej będziemy realizować w tym roku, tu pan Piotr też nie dopowiedział, planuję przynajmniej jeszcze dwa miejscowe plany, przynajmniej uchwały inicjujące. W pierwszym zakresie okolice Roosevelta, właśnie te tereny przemysłowe, które chcemy uruchomić pod kolejne inwestycje, już na terenach prywatnych. Już na terenach prywatnych, nie gminnych, bo gmina już tam nie ma, na terenach prywatnych, ale również na osiedlu jedności robotniczej, ponieważ tam jest duże zainteresowanie działkami, tam budujemy infrastrukturę i mieszkańcy pytają nas. Na dzisiaj te działki są usługowe, chcemy je przekształcić, czy usługowo-handlowe, na właśnie działki mieszkaniowe, ewentualnie mieszkaniowo-usługowe. Dlatego też naprawdę podejdźmy do tego profesjonalnie i podejmijmy dzisiaj tą uchwałę. Bardzo bym prosił, że będziecie Państwo też głosować nad przyjęciem lub odrzuceniem tych wniosków, które tutaj złożono. Bardzo bym prosił, żeby odrzucić te wnioski również, czyli przyjąć rozstrzygnięcia, czyli jakby zaakceptować moje rozstrzygnięcia, zagłosować za tymi rozstrzygnięciami i później zagłosować za tym projektem studium, które Państwo tutaj przedstawiliśmy. I to tyle. Jeżeli macie Państwo jeszcze do pana Marcina Radebegera jakieś pytania, bardzo proszę, tak, ale proszę też, żeby to nie była jałowa dyskusja i jakieś właśnie monologi i tutaj, z którymi nie chcemy polemizować, bo wiele jest tam naprawdę rzeczy, które absolutnie się nie zgadzamy. Po to wykorzystajcie dzisiaj pana Marcina, że jeżeli rzeczywiście jest jakieś pytanie, nie bójcie się zadawać takich pytań. Może wprost zapytać pani Moniko, mówię tu do pani Moniki Ruty, no przed chwilą pani mówiła, że tutaj, tak, może pani wprost spyta pana Marcina, dlaczego takie, a nie inne rozstrzygnięcia. No przecież o jednym tu fakcie powiedział, może teraz o drugim fakcie, no bo na przykład jeżeli ktoś wnioskuje, żeby na działce gminnej, proszę Państwa, poprowadzić drogę, na działce, którą my chcemy sprzedać i jest w planie usługowo-handlowa, mieszkaniowo-usługowa, przepraszam, to ja się pytam, dlaczego gmina ma tracić dobrą działkę, za którą może wziąć pieniądze, a ktoś ma zyskać na swojej działce, tak, i sprzedać tą działkę z zyskiem. No przepraszam bardzo, no to jest chyba nieporozumienie. No gmina aż nie jest taka tutaj chyba naiwna i ja nie mogę stać, jakby nie bronić interesu gminy, tak? To jest kolejna sprawa, tak? Czy też nie będziemy legalizować pewne dziwne zachowania właścicieli, którzy próbują w jakiś sposób, nie wiem, legalizować tymi dziwnymi swoimi wnioskami jakieś tam przeszłość, która tam została kiedyś niezgodnie z prawem zrobiona. Nie ma takiej opcji, żebyśmy legalizowali takie sprawy.
i może się ktoś na mnie obruszyć, może się ktoś na mnie nie zgadzać, może ktoś mnie tutaj pomawiać, że no, co najwyżej przekażę tę sprawę do kancelarii prawnej i to jest tyle, to co mogę powiedzieć. Więc bardzo proszę, panie przewodniczący, żebyśmy przeszli dalej, jeżeli nie ma pytań. Jeżeli są pytania, pan Marcin jest do dyspozycji, ale szanujmy swój czas i innych też. Dziękuję bardzo. Jeszcze radna Monika Ruta-Zygier prosi o głos. Dziękuję. Tutaj pan burmistrz mnie przed chwilą wywołał, zatem ustosunkuję się do tego. Panie burmistrzu, zadałam pytanie wcześniej, dlaczego osoba zainteresowana, która kilkakrotnie chciała wziąć udział w dyskusji z radnymi, nie miała takiej możliwości. I to jest to, o czym mówiłam wcześniej. Dziękuję bardzo. Żeby przedstawić swój punkt widzenia. I to, tylko to. Dziękuję pani, bardzo. Pani Moniko, ma pani te informacje, o których pani mówiła. Jest takie pismo z 25 lutego 2021 roku. Mam to pismo przed sobą. Kierowane do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Rozumiem, ten pan kierował to do gminnej komisji, nie do komisji rady miejskiej, tylko do gminnej komisji urbanistycznej. W nawiązaniu do pisma w sprawie uzasadnienia do mojego wniosku z dnia o zmianę do studium wargowań i tak dalej, wnoszę o zagwarantowanie mi osobistego udziału w posiedzeniu komisji oraz dyskusji wokół uwag wniesionych przeze mnie w kolejnym wniosku z dnia 3 lutego 2021 roku. I to jest kierowane do gminnej komisji urbanistycznej. Ten pan oczywiście w mailu wam nie udostępnił odpowiedzi, którą pan Marcin jako przewodniczący wysłał, tak? Więc mieszamy dwie różne rzeczy. To nie był wniosek do Komisji Rady Miejskiej, tylko do Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, na którą tutaj wnioskodawca otrzymał odpowiedź. Do wiadomości było tylko Rada Miejska w Jastrowiu, ale do wiadomości. Więc to są dwie różne rzeczy, o których pani mówi w tej chwili. Tak? Nie wiem, pan Marcin pewnie potwierdzi, że takie pismo sporządził, odesłał temu panu. Oczywiście państwo nie macie tego w maila. I to jest właśnie to, o czym pan Piotr mówił, że niestety jedna strona została przekazana, a druga nie. I w tym przypadku, panie burmistrzu, nie zaprzeczam. Skoro tutaj państwo mówią to, że tak powiem oficjalnie, zapewne takie coś miało miejsce. Jednakże w takim razie my nie znamy, że tak powiem, całości sprawy, tak? I chcieliśmy mieć to na wglądzie. Nie słyszymy pana burmistrza. Panie burmistrzu, wyłączony mikrofon. Poznaliście jedną stronę. Pan wysłał dokumenty, które były dla niego wygodne, ale te mniej wygodne, no niestety, nie wysłał państwu. Tyle. No, dokładnie. Wszystko odbywało się przy otwartej kurtynie. Nie było żadnego kumoterstwa, nie było żadnego załatwiania, jak to w niektórych mailach, proszę państwa. No żenujące to jest, proszę państwa, to, co tam w niektórych mailach ja czytałem. Ja nie będę tego komentował, nie dam się sprowokować. Proszę państwa, już kiedyś... Nie będę po prostu na ten temat rozmawiał. Pani pytała, dlaczego nie spotkano się z radnymi, skoro ten pan wnioskował do komisji radnej. No gdzie do komisji? Tutaj było do gminnej komisji z tych pism, które sami państwo macie na mailu. Proszę zobaczyć, pismo z 25 lutego. Tak? Oprócz tego są tutaj wnioski i tyle. Tak? Wnioski kierowane nawet nie do burmistrza, bo rozumiem, temu panu ciężko jest wymówić czy napisać burmistrz, już nie mówię o nazwisku, przed którym powinno być pan Wojtuk, a nie Wojtuk, tak? Nie życzę sobie takiego, bo dlatego pana jestem panem, proszę pana, jeżeli pan ogląda, a z nazwiska to pan sobie nie życzę, żeby pan mnie tutaj obrażał, jak również moich pracowników, a wnioski były kierowane gmina i miasto Jastrowie, gmina i miasto, chociaż doskonale ten pan wie, że organem jest burmistrz. Burmistrz, które stanowisko pełnię ja, Piotr Wojtuk, pan Piotr Wojtuk dla tego pana. Dziękuję. Dziękuję, tyle wiesz. Ja myślę, że pomalutku zbliżamy się do głosowania. Czy jeszcze są jakieś pytania do pana Piotra Kozłowskiego lub pana Marcina Radeberga? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie. I po kolei. Kto jest za przyjęciem tych rozstrzygnięć, tak? Bzowski Krzysztof. Za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Wstrzymuję się. Kruszyński Michał. Michał Kruszyński ma wyłączony mikrofon. Cały wyłączony. Pytam jeszcze raz. Kruszyński Michał. Nie bierze udziału w głosowaniu. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Wyłączony mikrofon. Wyłączony mikrofon. Pewnie za jest. Za. Może wyłączyć. Pawłowski Michał. Jestem za. Pani Monika Ruta-Zygiel. Wstrzymuję się. Pan Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Jeszcze raz pytam Michała Kruszyńskiego. Czy bierze udział w głosowaniu? Dobrze, piszemy jako wstrzymujący się, bo go nie słyszę. Panie Przewodniczący, nie może Pan powiedzieć wstrzymujący się, tylko jako nie biorący udział w głosowaniu. Jest zalogowany. Ale jest zalogowany i także... Nie brał w głosowaniu udziału. Nie brał głosowania. Jest... Nie wiadomo, jaka jego decyzja. Więc nie brał udziału w głosowaniu. Nie, nie możemy, bo odpowiada mi tu pan Marcin, że nie możemy zrobić z kolei, skoro jest zalogowany. I to nie zmieni w takim układzie głosowanie. Panie przewodniczący, jeżeli ale czy to prawnie jest dobrze? Musi pan wpisać, że nie brał udziału w głosowaniu. No i kropka. No nie możemy powiedzieć, że był za. A może zamiast wstrzymał, piszmy za. Jest zalogowany w takim systemie, jak w tej chwili pracujemy. Na normalnej sesji można nie wziąć udziału w głosowaniu. Ja mam tylko pytanie, czy to będzie prawnie, bo jeśli będzie prawnie, to... Żeby nie było problemu. Spytam tak samo pana... jest w przypadku Zosi Pawłowskiej. No pana Zosi Metyn... też... Zosia też się nie wypowiedziała chyba. Ale pani Zosia mi tu powiedziała, znaczy jak gdyby gestem, że za. Aha, aha. Ja to widziałem, państwo nie. Pan mecenas nas słyszy, ja bym może prosił, czy może powiedzieć. Jestem za. Dobrze, okej. Okay. Pan mecenas nas nie słyszy? Ja też uważam, że powinno być, że nie bierze udziału w głosowaniu. Z kolei informuję państwa, że tu podpowiada mi kolega Marcin, który jest obok, że w takim układzie w tej chwili jest w systemie i... Ale jak są sesje te w budynku, i jesteśmy, załóżmy, oprócz jednej osoby, która wyjdzie, to wtedy, że nie bierze udziału. Może system jest niedoskonały. Kiedy zaoszczędziliśmy, teraz wychodzi. Że mam odpowiedź od pana mecenasa, że jak gdyby nie bierze udziału w głosowaniu. Nie jest to takie proste, proszę państwa. Chyba, że w protokole dopiszemy tą sytuację, opiszemy. Zalogowany nie brał udziału w głosowaniu. Musimy to pewnie tak... No chyba tak, taką uwagę zrobić. Tak, będzie to ujęte, no bo inaczej nie rozsądzi. A może przywołaj go jeszcze raz, może się odezwie. Już próbowałem. No.
Tylko nie możemy tego w systemie zapisać, że, no bo wiecie Państwo, jak to wygląda na wykresach. Jest za, przeciw, wstrzymujący, a tego nie możemy tutaj rozstrzygać. Dobrze. Trzeba chyba zrobić tak, że wstrzymał się od głosowania, no wstrzymał w systemie, ale w protokole wstrzymał w systemie, a w protokole zapiszemy, że nie brał udziału w głosowaniu. Jeszcze chwileczkę, proszę. Pan Michała zadzwonić i spróbować się dodzwonić do niego i się zapytać, co się dzieje. No, wiecie, ja pan, już dzwoniłam do Michała i napisałam SMS-a, nie ma kontaktu. Nie. Dobrze, pan mecenas jeszcze nam podpowie. Chciałbym wyjaśnić tę sytuację, że w zawiadomieniach o zwołaniu sesji pewnie przy wydruku jest to na drugiej stronie, są takie komentarze do odnośników. I tam między innymi jest właśnie poruszona kwestia, jak ma wyglądać głosowanie właśnie w systemie zdalnym. No i tutaj, skoro radny nie wyraził zgodnie z tym pouczeniem swojej woli, to jego głosów nie można zaliczyć do którejś z tych grup. Za, przeciw lub się wstrzymuje, więc trzeba w tym momencie potraktować, że to jest brak udziału w głosowaniu. Dziękuję. Ja proponuję, że to jest... Wiecie co? Michał mi odpisał, że ma problem z komputerem. Dobrze, proszę Państwa, w takim układzie podpowiada mi pan Marcin, że jest takie wyjście z tej sytuacji, że powrócimy za chwilę jeszcze raz do tego głosowania, a w międzyczasie pan Marcin jak gdyby wyloguje pana Michała Grudzińskiego i przeprowadzimy to głosowanie jeszcze raz, jak gdyby bez niego i będzie wtedy sprawa jak gdyby czysta i... Tak, jeszcze proszę, panie mecenasie. Głosowanie zostało rozpoczęte, a więc w tym momencie ono musi zostać... Dobrze, jest Michał słyszał. To można skończyć głosowanie. No, Michał jest w tym. No już działa, trochę się męczyłem, ale działa. Dobrze, teraz kolego Michale, zwracam się do ciebie z pytaniem na temat, w sprawie głosowania nad rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag. Czy jesteś za przyjęciem tych rozstrzygnięć, czy odrzuceniem? Czy wstrzymaniem? Wstrzymuję się. Wstrzymuję. Dobrze. To wstrzymując. Dobrze. Udało się. No, to kolego Michale, pilnuj komputera, bo trochę nam to tutaj zagmatwało, ale dzięki. Już trzeba wymieniać. Okej. Dobrze. Stwierdzam, że rozstrzygnięcia, głosowanie nad rozstrzygnięciami wyglądało tak. 12 radnych za, przeciw 0, wstrzymujących 3 radnych, tak? Przechodzimy do punktu 8, do punktu 7 porządku. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie, czyli teraz nad całością głosujemy. Myślę, że tu już dyskusja się odbyła. Jeszcze radny Piotr Kurzyna? Tak. Proszę. Drodzy Państwo, ja zagłosuję za tym studium, bo to jest dokument potrzebny przedsiębiorcom przede wszystkim, żeby ta gmina się rozwijała, ale mam nadzieję, że Państwo w urzędzie i Pan Przewodniczący bierzemy z tego wnioski, żeby lepiej organizować pracę Rady, abyśmy mieli troszkę więcej czasu na dyskusję, żeby w ogóle była dyskusja, może w ten sposób, żeby w ogóle była dyskusja, bo tej dyskusji, nie wiem dlaczego, ale Państwo bardzo mocno unikają, a na tym polega demokracja, na tym polega samorządność, żeby wspólnie decydować o tym, co się dzieje w gminie. Dziękuję. Okej, to kolejna, znaczy to już uwaga tej samej treści, 5 albo 6, tej samej treści. Może w końcu dotrze. Dobrze. Bardzo proszę, jeszcze kolega Michał Pawłowski prosił głos. Ja chciałem tylko powiedzieć tutaj do Piotra, radnego Kurzyny, że no jeżeli ktoś się interesuje, to tak jak ja zrobiłem, zadzwoniłem do Piotra Kozłowskiego, tak? Jeżeli miałem jakiś niesmak, nie wiedziałem, o co chodzi, można było się przejść do urzędu, zadzwonić, dowiedzieć się też, ale w tej chwili, na tej sesji, wszystko zostało fajnie wyjaśnione.
Był pan tutaj, pan Marcin, który... Pan Ciekowicz. Który, któremu nikt nie zadał pytania, tak, tak mówiąc. Nikt go się nie zapytał. Jeżeli miał jakiś problem z czymś, czego nie wiedział. To wszystko, dziękuję. Tak, bardzo słuszna uwaga. Kolego Michale, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Brawo, panie Michale. Jeżeli nie ma pytań, przejdziemy do głosowania nad uchwałą w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Jastrowie. I po kolei Brzowski Krzysztof za. Łukasz Cyruk. Jestem za. Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Wstrzymuję się. Ruszyński Michał. Wstrzymam się. Kuzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygier Monika. Wstrzymuję się. Siwak Janusz. Siwak Janusz, wyłączony mikrofon. Jestem za, przepraszam. Nic nie szkodzi. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących i otrzymuje numer 315/2021. Punkt 8 porządku to podjęcie uchwały w sprawie utworzenia przedszkola samorządnego w Sobolsku i nadania mu statutu. Projekt był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony państwa przed głosowaniem? Ja proszę o głos. Bardzo proszę, pani Janu. Ja mam takie pytanie, bo na komisji rozmawialiśmy, ja się zgłosiłam do dyskusji w sprawie przedszkola i wczoraj miałam informację, rozmawiałam z mamami i mamy prosiły mnie, żeby zabrać głos, ja zresztą też jeszcze planowałam, odnośnie tych godzin w przedszkolu. Mamy wyliczyły, że spora grupa dzieci miała, znaczy mogłyby te dzieci przebywać 8 godzin z tego względu, że wiele młodych mam albo już pracuje, albo podejmują w najbliższym czasie pracę. I dowiadywały się i też miałam od nich informację, że w Jastrowiu dla dzieci 6-letnich nie bardzo jest miejsce, także nawet te dojazdy do przedszkola w Jastrowiu byłyby raczej no, utrudnione ze względu na niewielką ilość albo w ogóle miejsc w przedszkolu. I chciałabym, żeby pan burmistrz może mi odpowiedział, bo mamy stwierdzą, że się tak umawiały z panem burmistrzem, znaczy, że pan burmistrz im mówił, że jeżeli będzie zamknięta szkoła w Stamborsku, to wtedy pomyśli i że na pewno otworzy to 8-godzinne, że wydłuży godziny funkcjonowania przedszkola. I chciałabym się dowiedzieć, żebym mogła przekazać rodzicom jakąś konkretną informację. Czy jest taka możliwość, bo mamy twierdzą, że no bardzo im zależy na tym, żeby mogły jednak pracować. Są to rodziny. Pani Elu, dobrze, tak? Ja wiem, pytanie brzmi o 8 godzin, tak? Powiem krótko, zarówno w Brzeźnicy, jak i w Samborsku w przyszłym roku planujemy 5-godzinne przedszkola z kilku powodów. Po pierwsze, przedszkola te nie spełniają warunków do tego, żeby były 8-godzinne, czyli nie ma możliwości wydawania posiłków na takim poziomie, jak to jest potrzebne. Po drugie, z tak zwanym planowaniem pójściem do pracy, to ja słyszę to od, proszę państwa, 3-4 lat. Jak przyjdzie co do czego, to okazuje się, że tak naprawdę pracuje 3, może 4 panie, tak?
i się okazuje, że reszta chciałaby 8 godzin, ale tak naprawdę tylko po to, żeby po 6 godzinach czy odebrać te dzieci. Więc my przyjęliśmy taki bezpieczny wariant, że albo w kierunku Sypniewa trzeba jechać, albo w kierunku Jastrowia, jeżeli ktoś chce do pracy. Tak? Niezależnie, czy to jest Borucino, czy to jest Wałcz, czy to jest Borne-Sulinowo, chociaż raczej nie słyszałem, żeby tam w tym kierunku ktoś do pracy tak uczęszczał. Umożliwiamy, żeby te dzieci były tutaj w tych przedszkolach. Dla tych młodszych mamy zagwarantowane w tej chwili miejsca, dla sześciolatków, tak jak pani powiedziała, wynika z pierwszej rekrutacji, że rzeczywiście mamy jakby full, ale zawsze w czasie rekrutacji nie do końca to wszystko jest podane, bo często też do kilku przedszkoli się rekrutują. Mówię tu do naszego publicznego przedszkola, ale również do niepublicznego. Rekrutują się i później tak naprawdę w miesiącu sierpniu okazuje się, do którego przedszkola idą. Jeżeli to będzie trójka, czwórka dzieci, myślę, że zrobimy wszystko, żeby te dzieci mimo wszystko, będziemy nawet wnioskować, jeżeli trzeba będzie i uzyskamy taką zgodę, o zwiększenie o tą jedną, dwie osoby poszczególnych oddziałów, tak? No niestety, proszę Państwa, jeżeli chcielibyśmy zrobić 8 godziny, nawet wczoraj dosyć długo na ten temat z panem dyrektorem rozmawialiśmy, tutaj z panią zastępczynią również, to są potężne koszty dodatkowe. Więc my likwidowaliśmy tak naprawdę filię, żeby również po pierwsze te dzieci się mogły uczyć w lepszych warunkach, ale też żeby zejść z pewnych kosztów, a w tej chwili ponieślibyśmy właściwie te same koszty w tej chwili, tak? Naprawdę nie ma sensu w tej chwili dla, nie wiem, dwójki, trójki dzieci robić 8-godzinny oddział. To jest po prostu niegospodarność, mówiąc krótko. Ja mam taką wiedzę, że tych mam tu jest dosyć sporo i wychodzi, że większa część tych dzieci kwalifikowała się na ten 8-godzinny. Ilu jest tych pracujących? Ile jest tych pracujących? Przecież pani doskonale wie, kto pracuje, a kto nie. Pani doskonale wie, uśmiecha się pani w tej chwili. Ja się uśmiecham, bo my też wiemy. Bo tak akurat... My zbieramy w tej chwili oświadczenia. Naprawdę zbieramy. Właśnie, i mamy deklarowały... Że pójdzie do pracy, tak? Nie, ile dzieci w tej chwili właśnie by było takich na 8 godzin. Wie pan co, ja mam taką propozycję może. Może żeby jednak się spotkać z tymi rodzicami. Żeby oni te swoje jakieś tam uwagi... Panie Elu, ale kto zapłaci za koszty dodatkowe? Etat nauczycielski jeszcze jeden, to jest około 100 tysięcy. No przepraszam bardzo. A druga sprawa, to co powiedziałem Państwu. Oprócz tego aspektu finansowego, trzeba ci jeszcze spełniać pewne wymagania, które są przy wydawaniu choćby posiłku, tak? No nie możemy, jak jeszcze 10 lat temu czy 8 lat temu, wydawać gdzieś tam w korytarzu i dzieci sobie w kąciku jadły. Te czasy już się skończyły. Niestety nie można. My w szkole w Brzeźnicy w tej chwili chcemy doprowadzić do tego, żeby była możliwość, żeby dzieci tam mogły jeść ten posiłek, chcemy zamontować specjalne drzwi i tak dalej, wydzielić pomieszczenie. Niestety jest problem w Samborsku. Państwa, tak naprawdę... Mówiąc krótko, bo to jest temat nad oświatą, będziemy dyskutować jeszcze wielokrotnie. Wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych lat będzie na terenie wiejskim jedna szkoła. Wszystko wskazuje. Naprawdę demografia jest straszna, spadek jest duży i być może trzeba będzie Samborsko włączyć do obwodu szkolnego Jastrowie, a pozostałe miejscowości do obwodu szkolnego Sypniewo. Tak, ja nie chcę tej szkoły w Brzeźnicy zamykać, ale liczby mówią same za siebie. Liczby mówią same za siebie. My pewnych rzeczy nie przeskoczymy, naprawdę nie przeskoczymy. Do tej pory skutecznie kuratoria blokowały uchwały o zamykaniu, ale już jest pierwszy zwycięzca, wójt pewnej gminy, który udowodnił, że tak nie może być, że gminy nie mogą dopłacać aż takich pieniędzy do szkółek, które mają 40-50 dzieci i nie można zrobić jakiejś reorganizacji. Na razie jesteśmy tu w granicach koło 100, poniżej 100. Brzeźnica jest w tej chwili poniżej setki, tak, tych uczniów.
I proszę Państwa, to jest cały czas tendencja spadkowa, spadkowa w dużej mierze. Odbiegamy trochę od tematu. No właśnie, więc dlatego mówię, pewnie będziemy musieli to kiedyś na jakiejś wspólnej komisji porozmawiać. Zresztą Pani Agnieszka przygotowuje cały czas tutaj analitykę kosztów z roku na rok, jak to wygląda. Kolejne 100 tysięcy na zatrudnienie po to, żeby trójka dzieci chodziła, to nie jest, proszę Państwa, naprawdę... To lepiej naprawdę w coś innego te pieniądze na terenie wiejskim włożyć, tak? I ale utrzymać ja myślę, że 5-godzinne, jednak... ale nie to, żeby na oświadczeniu później panie nam napiszą, ja zamierzam podjąć pracę, tak? No nie. Spotkać się my zawsze z rodzicami możemy i porozmawiać. Ja bym bardzo prosiła, żeby pan burmistrz tak nie ma może problemu. Jak obiecał. Tylko będzie można zrobić jakieś wspólne zebranie, to możemy zrobić. Bardzo proszę, bo... A bardziej pani Elu, tak? Było bardziej zawsze tak, a czemu w Brzeźnicy mają 8-godzinne, a my w Samborsku nie mamy, tak? Myślę, że nie o to chodzi. To bardziej o to chodzi, żeby zapewnić opiekę dzieciom. A jeszcze tylko tak przy okazji, jeżeli by mam, bo taka propozycja tego dowożenia, to mamy, rozumiem, ponoszą koszty. I tak, mama pracuje w Jastrowiu, odwozi dziecko do Sypniewa. Ale do Jastrowia wtedy, nie, no przepraszam, no to jeżeli pracuje w Ale Jastrowiu, jak nie ma miejsca w Jastrowiu, to co wtedy? Mówimy o 6-latku? Tak. Na dzisiaj mamy komplet, ale ja powiedziałem, tak naprawdę w sierpniu będziemy wiedzieć, a jeżeli chodzi o trójkę czy czwórkę dzieci, to ja nie widzę problemu, żeby tą czwórkę dokoptować do kilku grup, że będzie w grupie więcej o jedno. To tutaj nikt nie będzie tutaj robił problemów z tego tytułu, tak? No ma być więcej, dobrze, to ja myślę, że jak się spotkamy z rodzicami, bym bardzo... Jeżeli mama pracuje w Jastrowiu, bardzo proszę, zapraszamy. Jeżeli mama pracuje, nie wiem, gdzieś w kierunku tam Sypniewa, to zapraszamy do Sypniewa, w tamtą stronę. To są tematy do rozstrzygnięcia już pogłosowane. Tak, ale to ja obiecałam rodzicom, że przy okazji nowego statutu, że poruszę ten temat, bo w statucie jest 5-godzinny tylko... Taki jest zapis w statucie. Zapis. No i dlatego ja bym... Bo na dzisiaj takie warunki spełnia ta szkoła, bo to będzie za chwilę zespół przedszkolno-szkolny, tak? Tak, ale bardzo proszę, pan burmistrz mi obieca, że się spotkamy z rodzicami. Spotkamy się oczywiście, porozmawiamy. Niemniej jednak, no mówię, no takie mamy stanowisko, długo myśleliśmy na tym, konsultowaliśmy i to musi mieć też przełożenie ekonomiczne. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Przejdźmy do głosowania nad... A, jeszcze Ale ja mam pytanie jeszcze. No, proszę. Bo na naszej komisji oświaty też była właśnie w przedszkolu i coś było mówione, właśnie pan burmistrz, nie wiem, czy właśnie nie obiecywał naszym tutaj mieszkańcom Samborska, że to będzie 8-godzinne przedszkole. Proszę. Na jakiej komisji, panie przewodniczący, obiecywałem? No, niech mi pan przypomni, bo ja sobie jakoś nie przypominam. Mówi pan na ten temat, że będzie zamknięta szkoła, ale będziecie dążyć do tego, żeby było 8-godzinne przedszkole. Mówiliśmy o tym, że utrzymamy przedszkole, ale nie było mowy o 8-godzinnym. Wspominaliśmy o tym również, że nie spełnia to, nie wiem, czy pan to o tym pamięta, być może pan wybiórczo pamięta, ale mówiliśmy o tym, że był fachowiec od PPOŚK-i i powiedział, że w ogóle mamy problemy tutaj ze spełnieniem jakichkolwiek norm, ze względu na to, że jest to budynek o mieszanej własności, mieszkają tam ludzie, którzy są właścicielami, mówię o górze, tak? I tak naprawdę, jeżeli dalej chcemy spełnić po 2020, tam bodajże za 2-3 lata spełnić normy, to musimy to przebudować, a jeżeli nie dostaniemy zgody od właścicieli, współwłaścicieli, to będzie problem. To będzie naprawdę duży problem. O tym mówiliśmy. Nie mówiliśmy o tym, że obiecujemy, będzie 8 godzin, bo nie mogliśmy o takich rzeczach mówić. Kiedyś padł temat o 8-godzinnym przedszkolu na wniosek chyba 4 czy 5 pań, które do mnie tutaj przyszły, były 2 lata temu, z tego co ja pamiętam, i o tym pani Ela mówiła, i rozmawiały, że chciały właśnie tu podjąć pracę żeby ten 8-godzinny. Ja powiedziałem, okej, zastanowimy się, zobaczymy, czekają nas reorganizacje. Wtedy jeszcze mówiliśmy o filii
że będziemy likwidować. Później była mowa o tym, że przedszkole przeniesiemy do z Brzeźnicy do Samborska. Też była taka teoria. Były spotkania z rodzicami, ale życie przynosi różne rozwiązania. Życie nie znosi próżni, więc musieliśmy zrewidować te pewne plany, bo po prostu raz, że przepisy, które nas obligują, druga sprawa to jest przede wszystkim sytuacja prawna tego budynku. W 2000 latach sprzedano ten budynek, w 2006 w dużej części w ręce prywatne, tak? I na dzisiaj mamy sytuację, że budynek nie jest w 100% własnością i my jesteśmy tam współwłaścicielami. I to komplikuje w dużym stopniu sprawę, bo ten budynek nie ma tylko przeznaczenia na oświatę, oświatowego, ale jest też mieszkanie, są tam mieszkania, po prostu całodobowe przebywanie ludzi i to komplikuje pewne sprawy. Dlatego tak, też, pan burmistrz mówił już. No więc właśnie, panie Jelu, ja deklaruję, że spokojnie możemy z rodzicami się spotkać, z tymi zainteresowanymi, tam jest kilka pań, rzeczywiście nawet tutaj jakieś rozmowy telefoniczne też prowadziliśmy, nie ma problemu. Niemniej jednak ja cały czas tutaj musimy zachować pewną ostrożność w tym, że sytuacja, która jest w tej chwili, no nie pozwala nam na tutaj zrobienie 8 godzin, bo po pierwsze nie spełniamy kryteriów, tych, które są obowiązujące przy tego typu placówce. Dziękuję. Myślę, że to już te wyjaśnienia wystarczą przed głosowaniem. W takim układzie zarządzam głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie utworzenia przedszkola samorządowego w Samborsku i nadania statutu. Bardzo proszę, kto jest za. Albo przeciw, albo przeciw. Przechodzimy do głosowania. Wrzoski Krzysztof za. Łukasz Cyruk. Jestem za. Kazberuk Agnieszka. Kazberuk Agnieszka ma wyłączony mikrofon. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Trzymam się. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Wstrzymam się. Wstrzymuję się. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za przy 2 głosach wstrzymujących i otrzymuje numer 316/2021. Punkt 9 porządku to podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej imienia Stanisława Czarneckiego w Brzeźnicy, przedszkole samorządowe w Brzeźnicy oraz utworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzeźnicy. Ten projekt został omawiany również na wspólnym posiedzeniu podkomisji. Bardzo proszę jeszcze pani zastępca burmistrza, pani Agnieszka, prosi o głos. Dzień dobry, szanowni państwo, ja tylko dodam, że 22 kwietnia dotarła do nas pozytywna opinia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy w sprawie opinii o akcie założycielskim zespołu szkolno-przedszkolnego w Brzeźnicy i opinia była pozytywna, przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Za głos. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania nad tą uchwałą. Brzoski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kazberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika.
Włączony mikrofon. Jestem za, przepraszam. Nic to szkoda. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za i otrzymuje numer 317/2021. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie gminy i miasta Jastrzębie w 2021 roku. Ten projekt został omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jakieś pytania? Kwestii wyjaśnień nie widzę, więc przejdźmy do głosowania nad uchwałą. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za i otrzymuje numer 218/2021. 318, przepraszam, na 2021. Punkt 11 porządku do podjęcia uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i miasta Jastrowie. Ten projekt został również omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jakieś pytania jeszcze ze strony Państwa przed głosowaniem? Nie widzę, przejdźmy więc do głosowania. 14 ludzi tylko jest? Nie, 14. 14 nas jest w tej chwili. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Jestem za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 14 głosami za i otrzymuje numer 319/2021. Przechodzimy do punktu 12 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej gminy i miasta Jastrowie 2020 roku. Projekt został omówiony na wspólnym posiedzeniu. Czy jakieś jeszcze pytania przed głosowaniem ze strony Państwa? Nie widzę, przejdźmy więc do głosowania. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Za. Chwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowska Zofia. Pawłowska Zofia, mikrofon wyłączony. Dobrze, pani Zosiu, proszę mi tylko dać znak. Thank you.
Właśnie chyba wyszła z naszej sesji. Krzysiona chyba do pracy poszła już. Nie. Coś nie mogła odpalić mikrofonu i... Dobrze. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Poczekamy jeszcze na panią Zosię. Wyszli obie, rozumiem. Chwileczkę, bo głosowanie jest rozpoczęte. Ja muszę chwilę poczekać na panią Zosię. Ale widać ją na ekranie? Czy Zosia się wylogowała, bo ona już musiała zakończyć nasze spotkanie dzisiaj? Tak? Dzwoniłaś, Jolu, może do... Tak, ja dzwoniłam, ja przed chwilą dzwoniłam. Aha, miała być do pracy, okej. Okay. To... Tak, już nie będzie jej. Dobrze, to kończymy głosowanie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 13 głosami za i otrzymuje numer 320/2021. Punkt 13 porządku to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów przeznaczonych pod ogrody przydomowe. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze są jakieś pytania ze strony państwa, zanim rozpoczniemy głosowanie? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Bzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Łukasz, wyłączony mikrofon. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Burzyna Piotr. Jestem za. Filińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Ruta Zygiel Monika. Nie widzę pani Moniki, chyba się wylogowała. Nie ma pani Moniki, okej, opuściła sesję. Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 321/2021. Punkt 14 porządku to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów rolnych. Projekt został omawiany również na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy są jeszcze pytania ze strony państwa? Jeżeli nie ma, nie widzę pytań, zarządzam głosowanie nad uchwałą. Po kolei Bzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Krzysztof Piotr. Panie Piotrze, wyłączony mikrofon. I kamera. Piotr Kurzyna, wzywam jeszcze raz.
Dobrze, przejdźmy dalej, bo może za chwilę wróci. Chwilińska Agnieszka. A, jest. Tak? Panie Piotrze? Tak, tak, jestem za. Dobra, okej, okej. Dobra, Piotr Kurzyna za. Chwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami i otrzymuje numer 322/2021. Punkt 15 porządku to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntów pod garażami. Ta uchwała też również była omawiana na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa przed głosowaniem? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad uchwałą. Sowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kazweruk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 323/2021. Punkt 16 porządku to podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Uchwała została omówiona na wspólnym posiedzeniu. Czy jakieś jeszcze pytania ze strony Państwa? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz za. Kadweruk Agnieszka. Za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Chwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie i otrzymuje numer 324/2021. Punkt 17 porządku to podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i miasta Jastrowie. Uchwała została również omówiona na wspólnym posiedzeniu komisji. To jest Jastrowie, ulica Jedności Robotniczej. Czy są jakieś pytania ze strony Państwa? Jeżeli nie ma pytań, przejdźmy do głosowania. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za podjęciem uchwały. Kacberuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Tak, jestem za. Chwilińska Agnieszka. Tak. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 325/2021. Punkt 18 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy i miasta Jastrowie. Chodzi o Jastrowie, ulica Kulonowa. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze jakieś pytania, wyjaśnienia ze strony Państwa? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Mzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Za.
Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Dużyna Piotr. Za. Kilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Cezary Wyszyński. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta 12 głosami za i otrzymuje numer 326/2021. Przechodzimy do punktu 19 porządku. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości rządowej stanowiącej własność gminy miasta Jastrowie. Projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu. Chodzi o Jastrowie, o osiedle Sosnowe. Czy jeszcze jakieś pytania ze strony Państwa przed głosowaniem? Nie widzę. Przejdźmy zatem do głosowania. Zofii Krzysztof za. Cyrok Łukasz. Za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Jestem za. Agnieszka Kwilińska. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. I Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie 12 głosami i otrzymuje numer 327/2021. Przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy, punkt 20, przyjęcie sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy i miasta Jastrowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020. To sprawozdanie zostało również omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji. Czy jeszcze jakieś potrzebne są wyjaśnienia? Nie widzę. Przejdźmy zatem do przyjęcia sprawozdania. Kto jest za przyjęciem sprawozdania? Brzowski Krzysztof za. Cyruk Łukasz. Jestem za. Kacperuk Agnieszka. Jestem za. Król Monika. Jestem za. Kurzyna Piotr. Tak, jestem za. Kwilińska Agnieszka. Za. Łatka Jolanta. Jestem za. Magda Elżbieta. Jestem za. Miszczak Dariusz. Jestem za. Pawłowski Michał. Jestem za. Siwak Janusz. Jestem za. Wyszyński Cezary. Jestem za. Dziękuję. Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 21 porządku, to jest interpelacje i zapytania. Nie widzę. Przechodzimy do punktu 22 w sprawie bieżącej wolne wnioski. Bardzo proszę, radny Michał Pawłowski. Chciałem tylko powiedzieć, że na ostatniej sesji pan radny Michał Kruszyński wypowiadał się na temat tam koszy i PRGOK szybko odpowiedziało na ten temat. A w sprawie naszego apelu zwiększenia ulgi za kompostowanie śmieci, cisza na razie jest. Czy coś wiadomo? Cisza, nic mi nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Też właśnie myślałem przed sesją o tym, że nie ma do tej pory. Bardzo proszę, pan burmistrz może w tym... Może w tej kwestii, szanowni państwo, bo ta odpowiedź rzeczywiście bardzo szybko, bo na drugi dzień miałem telefon i za chwilę był, no jednak ktoś tam od czasu nas ogląda i na drugi dzień już chyba, czy za dwa dni było pismo. Powiem państwu tylko tyle, że z tego co wiem, ten wniosek, który państwo tutaj, czy przewodniczący składał w imieniu radnych, będzie chyba rozpatrywany przez zarząd i później przez walne zgromadzenie. Najbliższe jakieś spotkanie jest, ale nie walne zgromadzenie, jest 6 online, 6 maja, więc coś chyba na ten temat być może będę wiedział.
No bo takie decyzje jak jakby związane z opłatami są w gestii walnego zgromadzenia, tak? Oczywiście zarząd się musi do tego ustosunkować, dlatego z tego powodu prawdopodobnie to tak długo trwa, nie? Bo nie było jeszcze od tego czasu walnego zgromadzenia. I 6 jest jakieś spotkanie informacyjne, które ma poprzedzać walne zgromadzenie, które będzie chyba do 15 maja powinno się odbyć. Także myślę, że w takim toku to będzie rozpatrywane. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, coś z sprawach bieżących? Bardzo proszę, radny Piotr Kurzyna. Tak, ja mam pytanie, bo już minął marzec. Mamy uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego, ale nic się w tym nie dzieje. Czy są jakieś plany, są jakieś informacje, poproszę, jeśli to są dostępne. Przepraszam, a jaką uchwałę mamy na temat budżetu obywatelskiego? No mamy uchwałę dotyczącą budżetu obywatelskiego. Żeby na rok 2021? Panie Piotrze, nie mamy uchwały, która by... Dobrze, to inaczej. Czyli rozumiem, że... Nie podjęliśmy, przecież była na ten temat dyskusja. Pamiętacie Państwo, mówiliśmy o tym, że w czasie COVID-u odpuszczamy sobie, jak zresztą ogromna większość samorządów odpuściła sobie budżety obywatelskie tam, gdzie jest konieczność głosowania, zbierania podpisów. Takiej uchwały na rok 2021 nie podjęliśmy. Tą uchwałę, o której Pan mówi, którą podjęliśmy na rok 2020, ona była dedykowana konkretnie na rok 2020. Tak, to jest uchwała niezależna. Ona nie przechodzi na następny rok. Na każdy rok, jeżeli chcemy budżet obywatelski, musi być osobna uchwała. Tak, to była uchwała niezrealizowana. No tamta była niezrealizowana. Zresztą podjęliśmy też stosowną uchwałę o tym, że pod koniec roku podjęliśmy uchwałę, która mówiła o tym, że nie zrealizowaliśmy. No. Nie mamy tego w budżecie zapisanego, tylko tyle. Co nie mamy? Jeszcze raz, nie usłyszałem. Po prostu wykreśliliśmy to z budżetu swojego, ale uchwały nie podejmowaliśmy. To jest taki troszkę mały... No właśnie o tym tak. Mówię. Tak. O tym mówię. Mówiliśmy, że nie było możliwości realizacji w 2020, jakby tak. wygasła, a na rok 2021 na rok 2021 nie podejmowaliśmy uchwały w sprawie budżetu obywatelskiego. Czy budżet obywatelski będzie, czy z niego rezygnuje? W tym roku nie będzie, ponieważ nie mamy uchwały i przecież rozmawialiśmy o tym, że w czasie, nawet nie mamy zapisanych środków w budżecie, że w czasie pandemii odpuszczamy sobie, dopóki nie przyjdzie normalność. To jest zresztą domena wielu samorządów, które zawiesiły, choćby patrzmy na Złotów. W tej chwili Złotów podjął uchwałę, że w roku 2022 będą realizować, tak? Moim zdaniem też jeszcze przedwczesną, bo nie wiemy, co będzie w roku 2022. My taką uchwałę będziemy mogli podjąć w miesiącu, na przykład wrześniu, jak będzie już wiadomo, co z pandemią, jak dalej to będzie wyglądało i wtedy możemy sobie przy okazji budżetu podjąć taką uchwałę i w projekcie budżetu wtedy zagwarantować, no mówię o roku 2022, na rok 2022 w budżecie będziemy mogli wtedy sobie zaplanować środki również na budżet obywatelski. Tak to musi wyglądać. Musi być osobna uchwała i zabezpieczenie w budżecie. W roku 2021 nie mamy ani uchwały na temat budżetu obywatelskiego i nie mamy środków w budżecie, tak? I o tym rozmawialiśmy, że w dobie pandemii wzorem innych samorządów odpuszczamy sobie. A co będzie w przyszłym roku, no to porozmawiamy we wrześniu przy okazji konstruowania budżetu. Wiele już się wyjaśni wtedy. Miejmy nadzieję, że wrócimy. Bardzo proszę, radna Elżbieta Magda. Panie burmistrzu, mam pytanie, czy jeżeli będzie sesja majowa, to jest szansa, żebyśmy podjęli uchwałę odnośnie dotacji? Czy już tam będzie po jakichś tam tych uzgodnieniach? Proszę Państwa... Bo mam chętnych i czekają. Proszę Państwa, jasne, poczekamy, to jest tak, my już wysłaliśmy, ja już mówiłem, że tydzień czasu czekałem na Państwa jakieś ewentualne uwagi mailowe, tak? No
chyba nikt tego nie zaprzeczy, że prosiłem o takie tak, uwagi. W poniedziałek ePUAP-em zostały wysłane projekt uchwały do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I teraz te instytucje mają 14 dni na przedstawienie ewentualnie swoich jakichś uwag albo zaakceptowanie. Znając życie, jakieś tam uwagi zawsze będą, które pewnie będę musiał w projekcie zawrzeć, oby nie było ich za dużo, okej, okay. No i wtedy możemy dopiero w uzasadnieniu napisać, bo jest to wymagane i to jest konieczne, że uchwała została skonsultowana zgodnie z prawem z tymi dwiema instytucjami. Ja, jak Państwo przeczytaliście może dokładnie tą uchwałę, przewiduję, że w miesiącu maju, jak tylko wróci do nas ta uchwała skonsultowana z tymi instytucjami, być może nawet na sesji nadzwyczajnej będę chciał tą uchwałę, tylko tą uchwałę podjąć i być może jakieś tam zmiany jeszcze w budżecie, no bo musimy zagwarantować te środki, tak? Zresztą z tego, co pamiętam, mówiliśmy o tym, że zamiast właśnie tego budżetu obywatelskiego na ten rok wprowadzamy te 100 tysięcy złotych celem jakby dotacji, żeby też tutaj jakby ludzie mogli skonsumować. Oczywiście no, na przyszłe lata to już wracając do tego budżetu, to jedno drugiemu nie przeczy, będziemy równolegle prowadzić. Ale wracając teraz do procedury, jeżeli wróci to w jakimś tam terminie majowym, no patrząc 26 to wyszło, to myślę, że jest szansa, że na przykład nadzwyczajną sesję moglibyśmy w granicach 11-12 może maja zrobić, tak? I wtedy dajemy szansę, że miesiąc czasu mieliby ludzie możliwość, mieszkańcy składania wniosków, bo ja w tej uchwale zawarłem taki zapis, że w pierwszym roku, czyli w tym roku, w roku 2021 obowiązywania tej uchwały, mamy termin do 15 czerwca składania wniosków, a w kolejnych latach będzie to od 1 chyba lutego do końca marca, czyli 2 miesiące. Ten rok jest taki krótki, tak? No bo miesiąc czasu chciałbym, żeby mieszkańcy mieli, żeby złożyć te wnioski, a rozliczenie jest tam bodajże do 15 listopada. Więc mniemam, że jeżeli uda się w miarę szybko dostać tutaj te uwagi od tych dwóch instytucji, jak najszybciej będę chciał tutaj wprowadzić to na sesję, być może w formie sesji zdalnej, żeby przynajmniej ten miesiąc czasu mieszkańcy mieli na złożenie tych wniosków. My w tym czasie uruchomimy też tutaj punkt związany z podpisaną umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tam te wszystkie programy, które rząd wprowadził, również chcemy tutaj promować. No jesteśmy już na finiszu. W tej chwili widzicie Państwo, bo być może niektórzy, że przerobiliśmy trochę hol urzędu i właśnie tam będzie się odbywać w tej chwili obsługa interesantów, biuro podawcze i tam będzie również ten punkt. Jeżeli będzie większa ilość tych wniosków, przewiduję, że zrobimy oddzielne wejście od strony podwórka, jeżeli już normalność będzie, że tak powiem, będzie można tutaj wchodzić bez żadnych ograniczeń i wtedy mieszkańcy będą mogli w sobie pójść tam od strony podwórka naprzeciwko vis-a-vis. Mamy taką dwa pomieszczenia, gdzie kiedyś była informacja i drugą taką salkę małą narad i tam też będzie ten punkt. Na razie przyjmowanie wniosków będzie tutaj, tu będzie też informacja. Ja już mówiłem nazwisko też pani, która się tym będzie zajmować i zajmuje już w tej chwili. Moje Państwo, takie zainteresowanie jest takie sobie, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Ten wniosek rzeczywiście został maksymalnie skrócony i naprawdę jest już go o wiele łatwiej niż jeszcze na przykład rok temu uzupełnić i tutaj nawet myślę, że ludzie tacy, którzy korzystają z pomocy jakichś tam młodszych osób, nawet starsze osoby nie mają już z tym tak problemu jak jeszcze rok temu. Dlatego też no tak to będzie wyglądało. Będę chciał jak najszybciej tą uchwałę dotacyjną uruchomić. Dziękuję. A jeszcze mam pytanie, czy odnośnie sprzątania w Jastrowiu tego piasku, czy już się Jastrowie uporało i wioski mogą skorzystać z zamiatarek? Tak. Nie wiem, sprzątaj.
W tej chwili jest sytuacja taka, że na dużej części ulic już ten piasek w jakiś tam sposób podstawowy został ogarnięty. Zlecenia dla Zyciuka są na zamiatarkę, bo też musieli ludzie przejść i wykorytować, z wyjątkiem Wojska Polskiego, gdzie złożyliśmy kolejny wniosek do wojewódzkiego zarządu i dostaliśmy, dlaczego tego nie robią. Proszę Państwa, to już brakuje sił, bo bodajże 3 czy 4 razy wnioskowaliśmy, prosiliśmy. Dostałem odpowiedź, że firma z Warszawy wygrała przetarg. Firma z Warszawy, proszę Państwa, na sprzątanie w Jastrowiu. Pewnie kompleksowo na wszystkich drogach wojewódzkich. I z tego, co mi poinformowano dzisiaj, tutaj pani strażnik miejska telefonowała, do bodajże 4 maja mają drogi być wysprzątane. Do 4 maja. Wcześniej podawano termin 20 kwietnia, wcześniej jeszcze była mowa o jakimś okresie poświątecznym. No, żenujące to jest wszystko. Wiele dziur jeszcze na drodze wojewódzkiej jest niezałatanych, kompletnie niezałatanych. My jesteśmy w tej chwili z ekipą sprzątającą w Sypniewie. Krawężnikujemy, byłem też tam dzisiaj obejrzeć. No, rzeczywiście tego piachu są tony. Dzisiaj też obejrzałem rzeźnicę. No i będziemy sukcesywnie tutaj w ślad za tymi ludźmi, którzy krawężnikują, jedzie zamiatarka w miarę możliwości, jak Zeciuk ma też kadrowo, bo też kiepsko tam różnie tam bywa z tym kadrowymi sprawami. I tak to wygląda, tak? Więc powoli, powoli posuwamy się do przodu, jesteśmy już na terenie wiejskim. Nie mówię, że wszystko w Jastrowie jest sprzątane, bo ten piach się cały czas pojawia. No, ja zawsze Państwu powtarzam, jak zobaczę na ulicę Kieliszczaków, to przejazd kilku samochodów z piaskiem, to powoduje to, że tego piasku znowu jest pełno na tej ulicy, tak? Bo ktoś tam burt nie zabezpieczył, bo ktoś tam plandeki nie założył. No, mamy takie sytuacje, nawet miałem ostatnio na ulicy Cmentarnej takiego pana, musiałem pouczyć, jak trzeba wozić piach w dużej wywrotce i jak trzeba go zabezpieczyć, żeby nie sypać na całej długości tego piachu, tak? Od ulicy Krajowej, czyli od 11, aż do cmentarza została wysypana duża ilość piachu. Dziękuję. Nie słychać pana, panie Krzysztofie. Nie widać. Oj. Oj. Opa. Dobrze, powtórzę jeszcze raz formułkę, bo nie widzę. Czy są jeszcze pytania? Bardzo proszę, na to odpowiedzieć. Tak. Chciałem spytać się odnośnie tego pisma, które ostatnio nam przekazano, chyba z Wiosiu to było, tak? Czy tam coś w tej sprawie, była jakaś odpowiedź udzielona, czy jak ta sprawa została załatwiona? Nie, bo burmistrz musi się... Tam była taka informacja dosyć taka, no, niefajna, że gdzieś zginęło 1000 metrów sześciennych ścieków, tak? No ale to tam było wyjaśnione, że ten przewoźnik, któryś tam to wywiózł bo ja rozmawiałem z panem Piotrą Kuzyną, kogo... Proszę Państwa, te informacje, które są podane w tym piśmie, są, mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, są informacjami nieprawdziwymi. To jest nieprawda, że wymieniony w tym piśmie przewoźnik wywiózł poza teren gminy całość wywożonego nieczystości płynnych. Jest to informacja nieprawdziwa. Ja Państwu mówiłem, w jakim kierunku chcę pójść tutaj z Wiosiem, bo moja cierpliwość się skończyła. Po ostatnim moim spotkaniu w Wiosiu i złożonym piśmie do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi i czekam z utęsknieniem, żeby spotkać się i wyjaśnić tę sprawę, ale już nie w Wiosiu, tylko w odpowiedniej instytucji, która pomoże mi również zidentyfikować osobę, która pisze donosy, mówiąc krótko, donosy nieprawdziwe, to co Państwu mówiłem na komisji, nieprawdziwe donosy, które są, nie mają odzwierciedlenia, a na które tutaj Wioś reaguje, a przy okazji wyjaśnię sobie te nieścisłości, które
tutaj Wioś podał. Mam wiele zarzutów co do tego pisma, wiele informacji jest tam nieprawdziwych, powtarzam to z całą odpowiedzialnością i będę to chciał Państwu z Wiosiu udowodnić. Ale to było pismo z kontroli, rozumiem. To było pismo z kontroli, ale najśmieszniejsze jest to, że w protokole pokontrolnym, który dostaliśmy, nie ma mowy o tej sytuacji, o tym przewoźniku, tak? No bo proszę Państwa, to powinno być spójne. Protokół pokontroli, bo ja się zgodzę, że część ścieków idzie i dobrze o tym wiemy, idzie starą kanalizacją deszczową do kanalizacji starej deszczowej. Ale nie było mowy, przedmiotem kontroli nie było wywożenie przez tego przewoźnika tych nieczystości. Nagle w piśmie kierowanym do tutaj przewodniczącego pokazuje się taka informacja, tak? Zupełnie nieprawdziwa, nie mającego odzwierciedlenia w protokole pokontrolnym. Więc no, o to mi chodzi, że jest to nieprawda, jest to nieprawdziwa informacja. Nie wiem dlaczego, czy sobie kopiuj wklej zrobiono, czy po prostu złośliwość kontrolującej, która powiem szczerze, postawa była moim zdaniem urągająca urzędnikowi państwowemu i w tej sprawie już podjąłem, nie ukrywam, pewne działania, żeby w przyszłości ta pani zachowywała się w sposób właściwy. O, tylko tyle. To pismo zostanie przekazane jeszcze do komisji rewizyjnej. Pan burmistrz też się do niego odniesie, także na razie jest to w trakcie i później się udzieli odpowiedzi. Jeszcze raz Piotr Kurzyna, proszę. Tak, bo mówiłem, że wrócimy do tego tematu, bo akurat był zmieniony temat, jeżeli chodzi o tą uchwałę dotacyjną do źródeł ciepła. Chciałem zapytać się, czy pan burmistrz może nie myślał, żeby wprowadzić całkowicie bezemisyjne źródła ciepła, bo nie wiem, czy to nie byłoby najbardziej zasadne. A dlaczego? To już od razu mówię. Może argumentem mocnym jest to, że faktycznie nie skorzystają tak bardzo mocno obszary wiejskie, aczkolwiek moim zdaniem tam będą też na pewno osoby, które chętnie by skorzystały z pompy ciepła, powietrze, które nie wymagają odwiertów. Czy to powiedzmy z innych źródeł, czy to z IR, czy jakichś tam indukcyjnych piecy, czy no, teraz na rynku jest tego jest bardzo duży wybór i wcale to nie są aż takie bardzo drogie instalacje. Tylko teraz mam takie pytanie, bo generalnie największym problemem u nas w gminie, jeżeli chodzi o smog, to jest centrum miasta i to są te właśnie piece, które najbardziej trują, czy też te stare domki jednorodzinne i generalnie jakby tutaj wymienić na źródła bezemisyjne, to dałoby najlepszy efekt, a każde spalanie stałych paliw wiąże się z jakąś tam emisją i no dzisiaj są akurat takie normy. Za 10 lat te normy będą całkowicie inne. Się okaże, że to, co mamy dzisiaj w tych normach, to jest nieadekwatne do tego, co będzie za 5 czy nawet 10 lat. Czyli lepiej pójść całkowicie w tym kierunku, żeby promować nieemisyjne źródła. Szanowny panie radny, idąc pana tokiem myślenia, zawarłem pewne zapisy w projekcie uchwały. Jakby pan dobrze, ja zaraz może panu powiem, o jakich zapisach mówię. W przypadku realizacji inwestycji, to jest paragraf 5. W przypadku realizacji inwestycji, o której mowa w paragrafie 1, ustęp 1, punkt 5, czyli wymiany starego źródła ciepła na kocioł, na paliwo stałe, w tym na biomasę spełniające wymogi klasy 5, tutaj norma jest podana i tak dalej. W takim przypadku, jeżeli ktoś złoży wniosek o wymianę na taki kocioł na paliwo stałe, wymagane jest przedłożenie oświadczenia o braku możliwości przyłączenia lokalu lub budynku mieszkalnego do sieci gazowej. I w ten sposób eliminujemy to, co się pan boi, że ludzie zaczną spadać. Słucham? Ja nie mówię o gazie. Gaz to nie jest jedyne źródło ciepła, które... Ale wie pan co, no tu w centrum miasta w Jastrowiu mamy rozwiniętą sieć gazową, tak? Najłatwiej jest przyłączyć się do sieci gazowej, bo często już jest rozprowadzona w budynkach i tak dalej. I dlatego też tam, gdzie jest sieć gazowa, możliwość przyłączenia, nawet jeżeli jest to w ulicy czy na budynku, to ci ludzie nie będą mogli kupić, wymienić na inny stały, na
tutaj na piec na opał stały, w tym na biomasę, dlatego to jest furtka do tego, żeby ewentualnie tylko ludzie na wsi z tego skorzystali, tak? Dobrze, ale na wsi to jest taka furtka. Tego problemu smogu, jak jest w mieście, więc może... Muszę panu powiedzieć, że też jest problem na wsi ze smogiem i na przykład w Sypniewie też taki problem występuje i dlatego też, oczywiście tu w Jastrowiu mamy największy problem, tak? Dlatego mówię, ten zapis powoduje, że na przykład w centrum miasta, wszędzie, gdzie tu mamy sieć gazową, ludzie nie założą sobie tego pieca na pelet, na paliwo stałe czy na pelet, ponieważ nie przedłożą nam oświadczenia, prawdziwego oświadczenia czy rzetelnego oświadczenia zgodnie z tym paragrafem 5. Dlatego mówię, ja posiedziałem trochę nad tą uchwałą. Mało tego, powiem państwu, że spotkałem się też z takim rozstrzygnięciem, gdzie któraś z gmin wyeliminowała właśnie stałe kotły i ktoś to zaskarżył i rzeczywiście rozstrzygnięcie nadzorcze było takie, że jednak powinniśmy szerszemu gronu umożliwić wymianę na ekologiczne, bo ten piec jest dopuszczony, on musi spełniać rzeczywiście odpowiednie normy, te normy, które tutaj podałem, czyli wymogi klasy 5, normy PN, NN, tam numer i tak dalej, tej normy. Więc tak to wygląda. Ten zapis powoduje, że tu w centrum miasta w Jastrowiu, tam gdzie wszędzie jest sieć, a my mamy w większości miasta tą sieć, nikt nie wymieni na piec stały. Będą musieli albo na gaz, albo na pompy, albo ewentualnie elektryczne. No chyba, że olej, na olej ktoś, ale wątpię, czy na to będą chętni. Tak to wygląda. Paragraf 5 proszę przeczytać i będzie pan zobaczył, że wyeliminowaliśmy jakby możliwość wtedy tutaj, bo też mi zależało, żeby bardziej tu nastawić ludzi na ten gaz. Oczywiście nie tylko na gaz, ale przede wszystkim jakby tu w centrum, ponieważ ten gaz już tu jest, nie? Czy jeszcze jakieś pytania? Pani Ela, mikrofon. Ela, mikrofon. Do pana burmistrza, bo wspomniał w trakcie sesji o tym, że gaz do pana Adama, no może już tam ruszy ta sprawa, czy faktycznie coś się posunęło od ostatniej naszej rozmowy? Pani Elu, my wiele robimy rzeczy, które nie powinniśmy robić. Pomagamy panu Adamowi, żeby... Nie, ale ja go nie zmuszę do podpisu. Aha, czyli na razie nic się nie zmieniło? Nie, no zmieniło się wiele. No jest mapa, jest... No powiem tak. Podpis pana Adama. O, i tyle. I myślę, że gaz do Samborska ruszy, bo wtedy gazownia, mimo że już zgłosiła wykonawstwo robót, jakby rozpoczęcia robót, no to musi mieć najpierw cel, tak, że jest już klient, duży klient, tak, który będzie odbierał, tak? Już mówiłem o tym, że też trwają prace projektowe w kierunku Sypniewa. Też o tym mówiłem chyba, tak? Ja wiem, ale właśnie chciałam wiedzieć, czy coś ruszyło już. Podpis tak. pana Adama. Podpis pana Adama. No to pani Monika, dużo. Pani Monika prosiła o głos. Ja mam jedno krótkie pytanie do pana burmistrza. Czy coś pan wie na temat postępu prac, bądź też zaawansowania prac budowy obwodnicy w Jastrowiu? Jak wyglądają prace? Może jakieś uzgodnienia, coś więcej na ten temat? Pan burmistrz nie ma mikrofonu. Nie wiem dlaczego, ale nie chce mi się włączyć mikrofon. Tu pisze mi już kończ tą dyskusję. No nie, dobrze, żartuję. Proszę państwa, myszka mi chyba tu siada i dlatego. Powiem państwu tak, no wiem tyle, ile przeciętny mieszkaniec i to, co dostajemy informacje z generalnej dyrekcji. Jeżeli chodzi o obwodnicę Jastrowia, która jest w ciągu S11, co, komplet dokumentacji odcinka S11 Piła Szczecinek został złożony do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. I tutaj w tej chwili w celu uzyskania decyzji środowiskowej, tak? Czyli bardzo ważnego dokumentu, który będzie już jakby dokumentem bazowym do kolejnego dokumentu już takiego projektowego, czyli studium korytarzowe jest,
dokumentacja środowiskowa jest złożona w RDOŚ-u, czy w GOŚ-u, tak, generalnie chyba nie, chociaż może nie, tu regionalna będzie dyrekcja. I po wydaniu pewnie tego dokumentu z szeregu uzupełnień, no jest szansa, że po prostu już zacznie, pójdzie ten etap zaprojektuj i wybuduj, bo jeżeli oczywiście będą pieniądze, no, tak, bo tutaj trzeba pamiętać, że S11 nie jest pisane w rządowym projekcie tych priorytetowych dróg do roku 2026. Nie jest pisane. Mimo wszystko tam jakieś rzeczy się dzieją, ale nie jest pisane ten odcinek, tak? No niestety nie. I tutaj mimo podobno tego, że parlamentarzyści z naszego regionu próbowali to wpisać, nie udało się. Jakaś tam perspektywa jest do roku któregoś 30, tam z tego co ja pamiętam, pierwszego. I tak to wygląda. Mimo tego, że sprzeczne informacje się pojawiają, zapowiedzi, że ten odcinek powstanie, to ja zawsze biorę poprawkę kilkuletnią na to wszystko, co się tam gdzieś pojawia. Bardziej chyba optymistyczne są sprawy związane ze ścieżką rowerową Szwecja-Jastrowie. Jest już konkretny projekt, jest środowiskowe uzgodnienia też są, bo pamiętacie Państwo przy okazji tutaj naprawy czy tam przebudowy tej drogi wycięto jakby tą ścieżkę i to rondo. Temat wrócił, ma być i rondo i ma być ścieżka. Ścieżka w tej chwili już, mówię, ta dokumentacja środowiskowa już jest. My mieliśmy ostatnio jakby temat do akceptacji przebiegu. No, przebiega w takim jakby kierunku, jak to widzieliśmy, tylko jest mały jeden szkopuł. Urywa się w Trzebieszkach, bo tam nie zrobiono przejazdu dodatkowego i za Trzebieszkami idzie w stronę Szwecji i tak dalej. Nie ma przejścia przez Płytnicę, jest jakby po istniejącym w tej chwili moście. Czyli tam trzeba zsiąść z roweru i przeprowadzić ten rower po moście, poboczem drogi. Nie ma mostu, jakiegoś specjalnego przejazdu dla rowerów oddzielnego. Tutaj chyba tanim kosztem to po prostu zrobiono, no ale jest, jakaś ścieżka jest. No, po prostu uważam, że dobrze że my zaopiniowaliśmy, no, z uwagą, że może w przyszłości, żeby ten mostek zrobiono. Nie? No bo niebezpiecznie po tym mostku rowerem takiś tam. Moście. Tak. Ten most został tam trochę przebudowany, więc no, miało być piękniej, jest wersja oszczędnościowa, ale jest, tak? Tam ścieżka zostanie zaprojektowana. No, ja mówię, później wszystko będzie opierało się o pieniądze, czy się znajdą pieniądze w budżecie państwa i generalna dyrekcja rzeczywiście wykona tę ścieżkę. Jest też projektowany odcinek od Podgaj do Jastrowia, do wysokości sklepu państwa tam Ośka, też do tego miejsca, do ulicy Młyńskiej, tak, jest projektowana też ta ścieżka, też tam już brnie to w środowiskowej decyzji, bo zgodnie z prawem musi być tam środowiskowa decyzja, ponieważ no, jest odcinek dosyć duży, dosyć długi. Jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma, stwierdzam, że zaplanowany porządek sesji został wyczerpany. Dziękuję zebranym za udział. Obrady uważam za zakończone. W związku z tym zamykam 35. sesję zwyczajną Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo za udział. Dziękujemy. Do usłyszenia. Do widzenia. Do widzenia.